partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. No i bardzo sympatycznie przywitał nas Tomasz Knapik. Jest nietypowa godzina jak na Hyde Park, ale nasz gość miał akurat tylko tak czas i zrobiliśmy wszystko, żebyśmy mogli się spotkać i przejść na ty. Posłuchaj, chłopie. To jest niby Hyde Park, więc szukałem na ciebie jakieś haki, ale do kogo bym nie zadzwonił, a podzwoniłem po paru osobach, to powiedzieli mi tak: ułożony, inteligentny, szanujący innych, wyważony, dodatkowo siatkarz kompletny, wszyscy mi to mówią, dodatkowo dzięki niemu inni wszyscy na parkiecie stają się lepsi, no po prostu ulubieniec wszystkich teściowych. Aleksander Śliwka, a przy tym wszystkim MVP ostatniego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów w sobotę odniósł ten sukces. Aleksander Śliwka jest razem z wami i będzie przez najbliższe 2 godziny odpowiadając na, no, trochę na moje pytania, trochę na wasze pytania. Cześć, Olek. Cześć, witam. Czy tu masz jakieś minusy? Czy tu masz jakieś... ja wiem, że to tak głupio jest mówić o sobie, no ale to zacznijmy od tego. Czy ty w ogóle masz coś, poza tym, że ulubieniec wszystkich teściowych, czy ciebie można za coś złapać? Myślę, że tak. Myślę, że są rzeczy, których w sobie nie lubię i które pewnie denerwują innych, ale staram się być nie tylko, jakby nie chcę być zapamiętany tylko jako siatkarz, ale chciałbym też być zapamiętany jako dobry człowiek i jakby przyjazna osoba. Na tym mi zależy przynajmniej. Słuchaj, godzina 22:43. Asa wbija Łukasz Kaczmarek. Zostajecie pierwszym zwycięzcą siatkarskiej Ligi Mistrzów od czasu Płomienia Milowice, 1978 rok, to już czasy przedpotopowe. Ja pamiętam twój wywiad po półfinale z Kazaniem. Ty doskonale pamiętałeś swoje uczucia, które ci wtedy towarzyszyły. Czy ty pamiętasz, jaka była pierwsza myśl, kiedy ta piłka dotyka parkietu, kiedy wiecie, że wygraliście 28-26 czwartego seta, kiedy wiesz, że to się wszystko skończyło? Ja pamiętam emocje zaraz przed zagrywką Łukasza, bo pamiętałem, że bardzo w niego wierzyłem i wierzyłem w to, że on może to zakończyć. Bo ty wcześniej... swojego matchbola miałeś chwilę tam, chyba dwie piłki wcześniej. Miałem też swojego matchbola i też szedłem z zagrywką na zagrywkę z przekonaniem, że to ja skończę. Aha. Niestety zepsułem. Na szczęście udało się mieć kolejne piłki meczowe i Łukasz ten mecz zakończył i bardzo pamiętam, że w niego wierzyłem, potem wpadłem w euforię, zobaczyłem, że tak naprawdę ścięło mnie z nóg, tak zresztą jak wszystkich, bo wszyscy leżeliśmy. Tak, każdy gdzie stał, tam padł. Dokładnie, myślę, że ciężko opisać te emocje, które nami w tym momencie, które w nas były. Mhm. Była to ogromna euforia, także myślę, że ciężko to wszystko opisać. To, co działo się później, może ta euforia trochę malała, ciężko było zebrać wszystkie myśli, bo w głowie się bardzo dużo kotłowało. Był też czas na trochę retrospekcję, trochę przypomnienie sobie, jak od początku sezonu tak naprawdę nikt na nas nie stawiał, a my ciężką swoją pracą dochodziliśmy krok po kroku do tego wysokiego poziomu. Także no, ten moment na pewno, którego nie zapomnę. Słuchaj, ten czwarty set był dla was bardzo trudny, bo od stanu 7-6, to był ostatni moment, kiedy wy prowadziliście. Potem Włosi zaczęli wam odjeżdżać. No niewiele, ale tam zawsze 1-2 punkty. Wydaje mi się, że was troszeczkę podpięli pod butle z tlenem, bo bardzo wiele psuli z serwisów, tych punktów wam trochę narozdawali i nie było takiej myśli może w głowie, przepraszam, że to powiem, godzina 17, kurwa, musimy to skończyć w 4 setach, bo w 5 może być już po prostu ciężko fizycznie. A tak, myślę, że było niebezpieczeństwo takie. Zawsze jest takie stare siatkarskie powiedzenie, że gdy nie wygrywasz 3-0, prowadząc wygrywając dwa pierwsze sety, to często się potrafi mścić i przegrywasz 3-2. Także z pewnością gdzieś tam na chwilę może się w głowie mojej albo naszych głowach pojawił się strach, że może to się odwrócić, ale myślę, że skończenie meczu w 4 setach, zamknięcie tego meczu w partii numer 4 było kluczowe, bo też widać było po nas, że jesteśmy fizycznie podmęczeni, jesteśmy wyczerpani, a też bardzo dużo energii straciliśmy na euforię, na cieszenie się, na pokazywanie przeciwnikowi, ile mamy w sobie tej adrenaliny. Także cieszę się, że udało się wygrać w 4 setach. Słuchaj, a co to było z tymi włoskimi serwisami? Opowiedziałeś mi fajną historię w tym czwartym secie, kiedy rozmawialiśmy sobie kilka minut temu. Tak, myślę, że generalnie największym atutem, myślę, chociaż mieli ich oczywiście dużo, ale największym atutem drużyny z Trentino był serwis. I gdy przyjechaliśmy do Werony na halę, na której zresztą nasz trener Nikola Grbicz był trenerem przez 2,5 roku, halę bardzo dobrze znał, przyjechaliśmy i zobaczyliśmy zamiast świateł bocznych, które oświetlały zwykle w meczach ligowych boisko, zobaczyliśmy nad naszymi głowami rusztowanie.
podobne jak jest tutaj. Rusztowanie, na którym zostały zamontowane zupełnie nowe lampy, przypominające lampy, nie wiem, koncertowe, zupełnie inne światło, które kompletnie jakby zmieniło postrzeganie tej hali, zmieniło, wpłynęło myślę przede wszystkim na element zagrywki, bo gdy podrzucasz piłkę do góry, patrzysz w górę i tak naprawdę razi cię światło, nie jesteś w stanie znaleźć piłki i zajęło nam to tak naprawdę dobrze, że mieliśmy 3 treningi, dobrze, że mieliśmy 2 dni na przygotowanie się, ale myślę, że to miało wpływ na dyspozycję Trentino na zagrywce i mogło trochę nam pomóc. Ale czy sądzisz, że to zostało zrobione na wniosek Włochów, czy na przykład na wniosek telewizji, która chciała mieć lepszą po prostu jakość obrazka? Myślę, że to było zrobione po to, aby zrobić większe show, aby gdzieś grać tymi światłami przy prezentacji zawodników, po meczu, w tych momentach, w których nie jesteśmy na boisku. Tak. Ale w telewizji też myślę, że wyglądało to dobrze, bo boisko było świetnie oświetlone, natomiast trybuny były wyciemnione. Także myślę, że te światła może bardziej były dobrane pod show, aniżeli pod siatkówkę, co mogło zebrać swoje żniwo przy zagrywce Trentino. Słuchajcie, Olek Śliwka jest razem z nami. Zaksa Kędzierzyn-Koźle, najlepszy siatkarz ostatniego finału Ligi Mistrzów, zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów w sobotę. Nasz telefon to 22 208 73 48. Przechodzimy na ty, mówcie nam na ty i mamy pierwszy telefon. Kto jest z nami? Halo. Cześć, z tej strony Adam. Cześć Olek. Poczekaj Adam, musimy mieć tutaj troszeczkę głośniej dzisiaj podkręconego. Chłopaki, no dawaj, już chyba w tej chwili możemy. Okej. W pierwszej kolejności chciałbym pogratulować Olkowi sukcesu. Nie tylko Ligi Mistrzów, ale całego sezonu, ponieważ graliście według mnie najlepszą siatkówkę w Plus Lidze i w Europie. Miałbym 2 pytania do Olka i 1 do Tomka. Właśnie pierwsze, z którym zespołem, z którym graliście w Lidze Mistrzów, było najtrudniej? No, generalnie trudną drogę. Tak, też trzeba to podkreślić. Myślę, że droga, którą przeszliśmy od ćwierćfinału poprzez Lubę, tak naprawdę dobrze pamiętam moment, w którym wylosowaliśmy Lubę w ćwierćfinale i liczyliśmy na lepsze losowanie. I pamiętam moment, w którym byliśmy mocno zdenerwowani tym, że akurat mieliśmy takiego pecha. Trafiliśmy na drużynę, która była triumfatorem ostatniej edycji Ligi Mistrzów, bo w tamtym roku się ona nie odbyła, nie było finałów. Także generalnie myśleliśmy, że ten etap to może być koniec, że powalczymy, ale to może być nasz koniec w Lidze Mistrzów. Natomiast udało się. Ale myślę, że Lube było przeciwnikiem, może nie zdecydowanie, ale powiedziałbym, że to była najmocniejsza drużyna, jaką pokonaliśmy w tej edycji. A potem Kazań czy Trentino? Potem myślę, że ciężko porównać te zespoły, bo to wszystko jest tak naprawdę europejski, światowy top. I z każdą z tych drużyn było ciężko, ale patrząc też na dramaturgię spotkań, myślę, że finał mógł być może i nawet łatwiejszy, jeśli można w ogóle powiedzieć o tego typu meczu w ten sposób. Dawaj, jeszcze pytanie? Okej, chciałem nawiązać do poprzedniego Hej Parku z Kasią Skomreczką, ponieważ powiedziała tam dosyć zaskakującą informację, że podnosiła 185 kg w przysiadzie. Tak. I chciałem się zapytać ciebie, Olek, jakie są właśnie u ciebie rekordy właśnie w tych podstawowych ćwiczeniach typu przysiad, martwy ciąg, uciskanie na klatkę czy zarzut? Kurde, to mi się wydawało w ogóle być lekko przesadziła Kaśka, 185 squat. Myślę, że tu może koledzy będą się ze mnie śmiać z mojego klubu, ale ja jestem typem gościa, który na siłowni generalnie ciężarów praktycznie w ogóle nie podnosi. Ja mam tam gdzieś swoje ćwiczenia z boku troszkę inaczej wyglądające i nie podnoszę nawet 1/3 z tego, co jest koleżanka na przysiad. Także jestem pod wielkim wrażeniem tego, co ona robi. U nas są zawodnicy, którzy podnoszą takie ciężary, ale na pewno ja do nich nie należę. No, ja słyszałem, że Wilfredo Leon podnosi 200 kg, więc tylko 15 kg różnicy wydaje się wręcz niemożliwe. Myślę, że są zawodnicy w lidze, w kadrze, naprawdę można byłoby się zdziwić i być pod wrażeniem, jakie potrafią przenosić ciężary, ale też myślę, że trochę zmieniło się myślenie o siłowni, o przygotowaniu fizycznym, motorycznym i chyba nie dźwiga się aż tak wielkich ciężarów, jak to było 10 lat temu. Słuchaj, Łukasz Kadziewicz mi powiedział, że w Warszawie wyglądałeś jak bocian, że miałeś chudsze nogi nawet od samego Kadzia, który miał je bardzo chude. Tak, możliwe. Generalnie mam taką genetykę. Teraz troszkę, powiedzmy, nazwijmy to mężniej. A to było dawno. Tak, to było jakieś 6-7 lat temu. A teraz troszkę mężniej wyglądam, ale dalej nie należę do tych najbardziej umieśnionych zawodników z pewnością. Okej, coś jeszcze? Do ciebie tam jedno pytanie, już nie wybieram linii. Tak? Kiedy w końcu program o tematyce siatkarskiej w kanale sportowym? Dzięki. Dzięki wielkie.
Będzie, doczekamy się, spokojnie, wszystko w swoim czasie musimy. Poza tym Olek ogląda głównie piłkę nożną na kanale sportowym. Tak, tak, ja zacząłem oglądać kanał sportowy, oglądam praktycznie co poniedziałek misję futbol. Teraz przyznałem się, że ostatni nie oglądałem, ale było po finale trochę zamieszania i na pewno nadrobię. No i bardzo sympatycznie. Słuchajcie, ja muszę jeszcze jedno ogłoszenie parafialne. Czy możecie mi z ucha zdjąć odbieranie telefonów od ludzi? Byłoby mi bardzo miło, bo nie mogę z Olkiem rozmawiać, kiedy odbieracie mi telefony. To jest do mojej reżyserki. Jak widzisz, Olek, jesteśmy na żywo. Takie rzeczy się zdarzają. Słuchaj, muszę ciebie zapytać o coś, co mnie, żeby nie było, siatkówkę sobie oglądam, ale nie na tyle, żeby się na tym bardzo, bardzo, bardzo znać. Ale wydawało mi się podczas tego finału, który oglądałem naprawdę bardzo uważnie, że no, nie gwiżdżą ci czasem noszonych piłek, takich rzucanych piłek. To jest te twoje kiwki są fenomenalne, bo jak znowu zacytuję ci Kadzia, pastwisz się nad rywalami tym, co robisz. Podraszczanin to już miał takie dwa tutaj ping-pongi wielkie, kiedy go kolejny raz w czwartym secie, bodaj dwa razy go tak złapałeś, obijając mu łokcie gdzieś tam piłka w antenkę. Czy tak jest? Masz trochę... Czy to są fory u sędziów? Czy masz taką technikę trzymania piłki tutaj na palcach, że tak to cały czas wygląda na jedno tempo? Jak to jest? Zdaję sobie sprawę, że jestem na granicy. Na granicy przepisów grania w siatkówkę. Troszkę ten styl, myślę, jest inny niż zdecydowanie inny. Myślę, że ogólnie nasza drużyna Zaksa Kędzierzyn-Koźle, gramy w trochę inny sposób, nie grają na przykład te największe zespoły włoskie czy rosyjskie. Mhm. Myślę, że to było też naszym atutem. Ta nasza niewygodna gra, troszkę specyfika naszej gry zupełnie inna niż ich. I dlatego było nam łatwiej sobie z nimi poradzić. Może inaczej, im było trudniej przyzwyczaić się do naszego stylu, który narzucaliśmy. A myślę, że to było naszym atutem. Jeśli chodzi o mnie, to tak, na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że gram na limicie. Ale też staram się rozmawiać z samymi sędziami, jak oni to odbierają i jakby z tego też wynosić dla siebie naukę, wyciągać wnioski, co mogę robić, a czego nie mogę robić i potem wykorzystywać na boisku swoją korzyść. A czy ty odczuwasz z takich akcji taką grzeszną przyjemność, że tego podraszczanina uda ci się wyprowadzić z równowagi, no bo taki jest dodatkowy efekt tego twojego działania? Tak, dokładnie. Myślę, że generalnie tym, co w siatkówce jest taką, nie wiem, nazwać najbardziej efektowną częścią, to są te właśnie mocne ataki, w których, nie wiem, króluje na przykład Wilfredo Leon, Bartek Kurek. Mnie od zawsze troszkę bardziej jarały, jeśli mogę tak powiedzieć. Punkty zdobywane kiwką, przebiciem palcami, zagranie gorszą ręką, tego typu rzeczy, które czasami też sobie sam wymyślam, co zrobię, to zagram. To musiałeś pewnie, gapet ci się musiał podobać. Tak, zdecydowanie. To jest gość, który rzeczywiście mi bardzo tym imponował i pokazał mi jedną rzecz, że w siatkówce jest wielkie pole do improwizacji i to jest dla mnie piękne w siatkówce, że mogę wymyślić sobie coś, potem zagrać i potem ja przynajmniej mam z tego ogromną satysfakcję. Wiem, że są zwolennicy takiej gry, ludzie, którzy to doceniają, ale też jest spore grono ludzi, którzy uważają, że powinienem jednak pograć w piłkę ręczną. A no właśnie, bo się zdarzyło, tak? Trener jednej z drużyn powiedział, że ty nie grasz w siatkówkę, tylko grasz w ręczną, tak? Nie, był taki wywiad kapitana drużyny Jastrzębskiego Węgla, Jurka Gladyra, który pierwszym meczu finału. Okay. Tak. Powiedział, że gram cały sezon w piłkę ręczną i jakby nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, bo zdaję sobie sprawę, że jestem na granicy, tak jak wcześniej powiedziałem, ale taką siatkówkę przedstawiam ja i dopóki mogę tak grać, dopóki przynosi to dobry efekt i dopóki, tak jak mówię, siatkówka taka mnie cieszy, bo pozostawia mi pole do nowych pomysłów, do improwizacji. Skończę ten wątek już, potem cię nie będę gnębił, bo o te kiwki. A koledzy z zespołu, jak tak cię już klepią po plecach po tych udanych akcjach, to nie szepczą ci do ucha: dobra, Olek, wszystko fajnie, ale weź następnym razem, weź tak mocno w tą piłkę. Czasami są takie momenty, że gdzieś się zagalopuje i ważne jest to, aby zachować mimo wszystko balans i mieszać style, też atakować czasami mocno. Więc myślę, że trener bardziej jest osobą, która jest od tego, żeby czasem mnie sprowadzić na ziemię i powiedzieć, że trzeba czasem jednak uderzyć mocno, ale myślę, że akurat w finale i generalnie w tym sezonie udawało mi się w miarę znaleźć ten balans i grać w miarę skutecznie. A to od Antigi to wyciągnąłeś, bo to
trener, który cię pierwszy powołał, jeszcze nie miałeś chyba 20 wiosen na karku, kiedy cię powołał do kadry, on też był specjalistą od tego typu akcji, kiedy sam jeszcze był siatkarzem. Dokładnie. Ja jako młody chłopak, zaczynający swoją przygodę gdzieś tam trenując w młodzieżowych klubach, podpatrywaliśmy, oczywiście oglądaliśmy siatkówkę, polską ligę i Stefan Antiga z pewnością był jedną z osób, która wyróżniała się niesamowicie swoją techniką użytkową i potrafił zdobywać punkty na różne sposoby, między innymi właśnie różnymi kiwkami, zagraniami właśnie sprytnymi, nie tylko siłą. Także myślę, że to jest kolejna osoba, która z pewnością mnie zainspirowała do stylu gry, który prezentuje. Dzwonicie 22 208 73 48 i mamy kolejny telefon. Słuchamy, halo? Cześć panowie, Marcin z Sopola z tej strony, dzwonię z Wrocławia. Cześć. Na początek taka prośba, jeśli byście mogli, bo dzisiaj jeden z moich znajomych ma urodziny, że tak powiem, ma ksywę Wesoły Bartek. Jakbyście go mogli pozdrowić, to już nie będę musiał kupować prezentu. A, cwaniaczku, tak to nie ma, to nie takim tanim kosztem się nie wykpisz. Wesoły Bartek, my cię pozdrawiamy, a ty prezent kupuj. Wszystkiego dobrego dla Bartka. Dobra, dzięki wielkie panowie. Dobra, zaczniemy szybciutko od pytań do Olka. Ale przede wszystkim no mega gratulacje, mega szacunek za to, co żeście zrobili. Tak? Dziękuję. Tak, jesteście dumą i nie tylko Kędzierzyna, pewnie całego województwa opolskiego, także czapki z głowy przed wami. Mam dwa pytania do ciebie, jeszcze dwa króciutkie do Tomka, także już mówię, o co chodzi. Pierwsze, chciałem zadać o atmosferę w drużynie, bo wiem, że ona jest na pewno mega, mega istotna, też na pewno długo się znacie już wszyscy razem. Pytanie, czy ona jest właśnie kluczowa tak naprawdę, czy bez świetnej atmosfery nie byłoby tych sukcesów? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie, może takie złożone, ale chciałem spytać, bo od jakiegoś czasu mnie to nurtuje, bo już dosyć długo śledzę siatkówkę. Chciałem spytać o naszych młodych polskich zawodników i o wyjazdy, powiedzmy, no, do też topowych lig, prawda? Nie wiem, do Ligi Włoskiej, do Ligi Rosyjskiej. Tak jak ty na przykład, no jesteś młody, ale jednocześnie doświadczony, prawda? Już i mega ograny, no notabene MVP, prawda? Więc też jesteś dobrym przykładem. Chciałem zapytać, gdzie jakby leży problem, że aż tak mało jest tych transferów? No mamy fantastyczne pokolenie siatkarzy ogólnie. Jesteś ty, jest oczywiście Artur Szalpuk i przykłady można mnożyć, ale tych transferów, nie wiem, do topowych klubów w Rosji czy we Włoszech nie widać. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Chciałbym po prostu się dowiedzieć. A do Tomka króciutko chciałem zapytać o Lecha Sidora w Hyde Parku bądź w kanale sportowym i może o chłopaków jeszcze ze snookera, czyli Rafała Jewtucha i Przemka Kruka. A kogo był ten pierwszy? O Lecha Sidora. O Lecha Sidora. No, damy radę. Czasami już był Lechu. Był. O snookerze też myślimy. Wiem, że był. Będzie. Ale także doczekamy się i o to walczymy. I o snookerzystów też, ale dzisiaj o siatkówce. Okej. Okay. Tak, dziękujemy ci bardzo za telefon, Olek. Dobrze, ja odpowiem na pytania. Najpierw o atmosferę. Myślę, że to są zależne od siebie rzeczy, bo pierwszą rzeczą jest to, że tak naprawdę trzon tej drużyny utrzymał się przez parę lat i dobrze się znaliśmy, jeśli chodzi o Zaksa Kędzierzyn-Koźle. A tak naprawdę wymieniało się tylko paru zawodników, nie były to rewolucje w drużynach, więc raz, że świetnie się znaliśmy, dwa, że przed tym sezonem mieliśmy pełny okres przygotowawczy ze względu na skrócony sezon reprezentacyjny covidowy. No i trzy, to, że świetnie się razem trzymaliśmy, przyniosło wyniki, a wyniki przynosiły jeszcze lepszą atmosferę. I tak naprawdę te rzeczy są od siebie zależne i myślę, że to, co między sobą wypracowaliśmy, tą atmosferę i tą więź, ona została świetnie wystawiona na próbę po przegranym finale ligi, bo nie jesteście mistrzami Polski, jesteście najlepszą drużyną Europy, a nie jesteście mistrzem Dokładnie. Polski. Także po świetnym sezonie zasadniczym tak naprawdę wygraliśmy z Jastrzębskim Węglem trzy razy wcześniej, nie przegrywając żadnego spotkania, a w finałach byli od nas lepsi i był to trudny moment, zostało to wystawione wszystko na próbę. Ale trzymaliśmy się razem do samego końca, przepracowaliśmy ten okres do finału Ligi Mistrzów i pokazaliśmy znowu swoją najlepszą siatkówkę. Także myślę, że byliśmy bardzo blisko i z pewnością tą drużynę tych chłopaków i sztab szkoleniowy zapamiętam do końca życia jako tą ekipę, w której czułem się niesamowicie dobrze. Bo już mówisz trochę w czasie przeszłym, o tym też sobie pogadamy. Tak jest. Moment. A druga rzecz, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne. Przede wszystkim mamy bardzo mocną Ligę Polską i młodzi zawodnicy też nie muszą na siłę wyjeżdżać, bo w Polsce mamy silne kluby, mamy silną ligę i nie musimy na siłę szukać wyjazdu do Włoch czy do Rosji po naukę, bo mamy tutaj dobry poziom. Ale nie najbogatszą, Olek. Nie najbogatszą, oczywiście.
ale co pokazuje choćby ta edycja Ligi Mistrzów, mamy drużyny, które są w stanie rywalizować z najlepszymi. Nie finansowo, ale zdarza się, że sportowo. Tylko, że wiesz, każdy ma inną motywację. Jakby dla jednego kariera jest oczywiście spełnianiem marzeń, dla innego może być spełnianiem marzeń, ale jednak zapewnieniem sobie bytu, prawda? Bo znowu wracam do tego aspektu finansowego. Oczywiście. Myślę, że też to jest taka podstawowa różnica między piłką nożną a siatkówką w Polsce, bo zawodnicy, którzy wyróżniają się w młodym wieku w Polsce, tak naprawdę szukają pierwszej możliwej okazji do wyjazdu. Mhm. Lub transferu do największego klubu w Polsce, ale też żeby wyjechać. A u nas wygląda to tak, że jesteśmy w stanie osiągać sukcesy i stawać się lepszymi zawodnikami i również zarabiać dobre pieniądze grając w Polsce. I transfery zagraniczne są raczej, powiedzmy, zarezerwowane dla tych najlepszych, najlepiej się prezentujących, bo jeśli już transfer za granicę z Ligi Polskiej, to tylko do czołowych klubów, powiedzmy, włoskich, rosyjskich, mówię tu o topowych polskich zawodnikach, i takie mamy też transfery, ewentualnie kierunki azjatyckie, w których można zrobić tak. bardzo dobre pieniądze, i takie przykłady też w naszej prezentacji mamy. No oczywiście. I też specyficzną rzeczą jest troszkę rynek transferowy w siatkówce. To jest zupełnie inna konstrukcja niż przynajmniej znamy to, powiedzmy, z mediów, z gazet w piłce nożnej. Nie mamy okienek transferowych, nie mamy jakby weryfikacji i transferu dopiero po sezonie. Ale gdzieś tam rozmowy, które się toczą, są już w trakcie, i tak naprawdę to, co widzimy po sezonie, to jest tylko i wyłącznie podsumowanie i przeczytanie tego, co zostało ustalone wcześniej. To teraz cię zapytam z ręką na sercu, ale mnie nie oszukuj. Mówmy się, że nas nikt nie ogląda. Zanim sobie porozmawiamy o tym, co się stanie z Zaksą w ciągu kilku najbliższych tygodni czy miesięcy, bo to jednak już nie będzie ta sama drużyna, jaką jeszcze widzieliśmy ją w sobotę, to chciałem cię zapytać, jak sobie wyobraża swoje dalsze życie Aleksander Śliwka, tutaj siedzący. Czy ty pewnie wychowałeś się jeszcze w kulcie Ligi Włoskiej, bo to pewnie wtedy, jak byłeś młodym chłopakiem, Liga Włoska była najsilniejszą ligą świata. I czy wyobrażasz to sobie tak? Chciałbym spełnić swoje dziecięce marzenia, wyjechać kiedyś do Włoch, jak Leon chociażby, czy pójść szlakiem wielkich pieniędzy, pojechać do Rosji, jak powiedzmy Bednosz, czy do Japonii, jak Bartek Kurek, a może zostać tutaj w Polsce i zdobywać kolejne i stworzyć dynastię, wiesz, a la Michael Jordan, wygrywającą kolejne tytuły najlepszej drużyny? Jeśli chodzi o moje marzenia, to rzeczywiście powiem, że zawsze marzyłem o Lidze Włoskiej. Uważam, że nadal jest najlepsza na świecie, że jest tam niesamowita atmosfera. Zresztą tak samo jak w Polsce, ale są dużo większe pieniądze, są drużyny szpikowane gwiazdami i zdobyć tak naprawdę Mistrzostwo Włoch to jest ogromne, ogromne wyzwanie. Także myślę, że to jako moje marzenie, mam nadzieję, że kiedyś uda mi się wyjechać do dobrego włoskiego klubu i w nim zagrać. Natomiast też zdaję sobie sprawę, że różnie to bywa i tak naprawdę wszystko zależne jest od sytuacji. Tak naprawdę czy to będzie wyjazd do Rosji, czy to będzie wyjazd do Azji, czy to będzie wyjazd do Włoch. Mam nadzieję, że będę szczęśliwy, będę mógł rywalizować na jak najwyższym poziomie, bo to jest dla mnie bardzo ważne, aby rozwijać się jako zawodnik, móc zdobywać trofea. Oczywiście przy tym też, wiadomo, to jest przyjemność, kochamy to, co robimy, ale też chcemy zarobić pieniądze. Mhm. Także myślę, że połączenie tych wszystkich aspektów, jeśli dojdzie do tego rodzina, to również zupełnie wszystko się to zmienia. Także mam nadzieję, że po prostu będę grał na wysokim poziomie jak najdłużej i będę mógł też zwiedzić różne miejsca. Proszę bardzo, odpowiedź od Olka. Mamy kolejny telefon, 208-73-48. Wy dzwonicie, Olek odpowiada. Kogo witam, kogo goszczę? Halo? Cześć Tomku, cześć Olku, Mateusz Walec z tej strony. Na początek, Olek, gratulacje za cały sezon, za puchary, za wszystkie zwycięstwa. W mojej ocenie w tym sezonie skoczyłeś na jeszcze poziom wyżej niż na ten, na którym byłeś. Dwie sprawy. Pierwszą tak naprawdę już zacząłeś odnośnie rynku transferowego. No bo jak doskonale wiemy, sezon zaczął się w październiku, a już w listopadzie czytaliśmy, że połowa składu ma podpisane kontrakty z kim innym na następny sezon. No i pytanie brzmi, czyja to wina? Zawodników, klubów, czy też menadżerów? I czy to jest w ogóle, czy tak powinno to wyglądać, bo w pewnym momencie może dojść na przykład do półfinału, gdzie grasz ze swoim już przyszłym zespołem, no i nie wchodząc do finału, wiesz, że możesz pożegnać się z na przykład Ligą Mistrzów, tak?
i może dojść do co najmniej dziwnych sytuacji. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, co sądzisz o systemie play-off, który jest obecny w Plus Lidze? Bo tak naprawdę w tej chwili gramy 26 spotkań fazy zasadniczej po to, żeby w 6 spotkaniach wyłonić mistrza. No bo regulamin został w trakcie sezonu zmieniony. Graliśmy w play-offy tylko do 2 zwycięstw. I tak naprawdę tylko, powiedzmy, delikatna obniżka formy zdecydowała, że najlepsza drużyna po fazie zasadniczej, bo przewaga była kolosalna, no nie została mistrzem Polski. Dobrze. Okej, okay. To tyle. To są te dwa pytania. Tak, to są te dwa pytania. Dziękujemy ci bardzo, Mateusz. Dzięki. Po pierwsze, rynek transferowy. To jest trochę grząski grunt mimo wszystko. A też wiele rzeczy się dzieje pewnie, o których nie powiem, nie powinienem i tak dalej. Nie chcę też, ale generalnie, tak jak powiedziałem wcześniej, jest to zupełnie inny rynek niż to dzieje się w piłce nożnej, chociaż w piłce nożnej też pewnie są gdzieś tam wcześniejsze rozmowy, ale jak o nich słyszymy, to czasami są kary, czasami są różne incydenty. U nas też dzieje się to wcześniej. Generalnie oficjalnie ogłaszać możesz tylko zawodników, których przedłużasz we własnym klubie. Te rozmowy gdzieś tam trwają i czyja jest to wina, ciężko mi powiedzieć. Wygląda to, jak wygląda, i tak naprawdę nie chcę się też wypowiadać na ten temat, bo może nie byłoby to dobrym pomysłem. Myślę, że wygląda to, jak wygląda w tej chwili. Myślę, że sprawa z okienkami transferowymi, jakby rzetelna ocena zawodnika po sezonie i dopiero wtedy rozmowy na temat transferów, na temat przenosin do innych klubów są dużo sprawiedliwsze i myślę, że taki system, przynajmniej według mnie, moim zdaniem, byłby odpowiedni, natomiast nie o tym decyduję. Druga sprawa. Play-offy. Format play-offów. Generalnie w polskiej lidze format play-offów tak naprawdę w każdym roku jest inny. Jest warunkowany różnymi rzeczami, tym kiedy zacznie się sezon, bo sezon reprezentacyjny czasami skończy się później mistrzostwami Europy, liga zacznie się w połowie października i tak naprawdę trzeba gonić, żeby wyrobić się przed znowu kolejnymi meczami reprezentacji, zgrupowaniami. Także czasami jest to skracane, czasami jest to wydłużane. W tym roku tak naprawdę w trakcie sezonu zostały skrócone finały z best of five na best of three. Więc ten tak naprawdę żaden system nie jest doskonały. Ale żaden ten też nie jest, myślę, zły. Pamiętam sezon, w którym play-offy ograniczały się tylko i wyłącznie do dwie pierwsze drużyny rozgrywały finał do 3 zwycięstw. Byłem wtedy w Asekoresowi Rzeszów. I tak naprawdę w ostatniej kolejce różnicą jednego seta weszliśmy do finału nad PGS Krom Bełchatów. I też nie miała Bełchatów, który być może spisywał się wtedy lepiej, był w wyższej formie, nie był w stanie udowodnić tego w normalnej fazie play-off. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Z pewnością faza play-off, myślę, że jest potrzebna również, aby wyłonić mistrza. Natomiast sezon zasadniczy też powinien mieć duże znaczenie i dawać handicap. Natomiast nie zawsze jest czas na to, aby rozegrać pełne play-off. No pewnie, to jest logiczne. Im więcej będzie spotkań, jeżeli będzie best of five, best of seven, jak w NBA, no to łatwiej wyłonić tego lepszego w parze, w takiej prawdziwej rywalizacji, no bo tutaj ci się zdarzy jedna, druga porażka i cię już nie ma, prawda, w takim, no ale no jak mówisz, no czasami ważnym aspektem jest czas, który masz albo go nie masz. Zapytam cię, zanim odbierzemy następny telefon, o Zaksę. Czy mieliście już okazję, wy zawodnicy, usiąść w szatni albo, no nie wiem, teraz macie parę dni pewnie świętowania, czy przy piwie spojrzeć sobie głęboko w oczy i powiedzieć, kurczę, koniec, to już się stało, odejdzie Bento Newti, odejdzie pewnie Zatorski, odejdzie Kochan, oni jadą do Rzeszowa, to Newti nawet nie wiem gdzie, nie wiadomo co z trenerem, czy już może coś wiadomo, no ta drużyna w tym kształcie przestaje istnieć zupełnie. Tak, drużyna przestanie istnieć. Myślę, że będą oficjalne komunikaty też w swoim czasie, kto gdzie będzie kontynuował swoją, powiedzmy, przygodę, karierę. I myślę, że takim momentem, oczywiście po meczu była wielka euforia, a my przygotowując się też wiedzieliśmy, że to jest ostatni mecz tego sezonu. Ostatni taniec, jak u Jordana, zobacz. Ostatni taniec, ale też wiedzieliśmy, że to może być jedyna nasza szansa w życiu, żeby zagrać w finale Ligi Mistrzów i go wygrać. Także chcieliśmy niesamowicie zależało nam na tym, aby to zrobić. I po samym finale, gdy już, wiadomo, wieczorem świętowaliśmy tytuł, siedzieliśmy we własnym gronie,
Były takie momenty rozmów, pożegnań, z pewnością małych lub większych wzruszeń. Jest to zawsze ciężki moment, bo potem przyjechaliśmy, było zakończenie sezonu razem ze sponsorami, spotkania. I tak naprawdę nie było, nie będzie i już nie będzie momentu, w którym spotkamy się tak naprawdę tą ekipą jedną, usiądziemy wszyscy przy jednym stole, porozmawiamy, mam nadzieję, że będą okazje. Bo już się rozjechaliście, tak? Bo już w tym momencie... Dokładnie, rozjechaliśmy się, w tej chwili część jedzie na reprezentację, no mamy też zawodników zagranicznych, Ben Antoniutiego, Davida Smitha, którzy też polecieli na zgrupowania swoich reprezentacji, reszta chłopaków ma wakacje, także... A zawsze ten koniec sezonu jest takim momentem smutnym, bo wiesz, że niektórych będziesz spotykał rzadko, niektórych częściej, ale nie spotkamy się już w jednej tej samej ekipie w tym sezonie niepowtarzalnej i wspaniałej. Natomiast jeśli mieliśmy jakoś to zakończyć, to zakończyliśmy to w najlepszym stylu, jakim był możliwy. Kurczę, nie uda się zbudować tej dynastii, jak znowu u tego Jordana, tych kilku zwycięstw, a może się uda? Cóż, no z pewnością jak w każdym sezonie, w każdym klubie wymieni się paru zawodników przyjdzie, paru zawodników odejdzie, ludzie przychodzą i odchodzą, ale mam nadzieję, że Zaksa nadal będzie walczyła o najwyższe trofea. Odbieramy kolejny telefon. Nie wiem, czy widzicie, tutaj za moimi plecami Olek przywiózł nam koszulkę, on ją na końcu jeszcze podpisze. Był taki pomysł, żeby ją na zebraniu zarządu zlicytować, ale jednak nie oddamy. Zostaje u nas w naszym muzeum, także sorry, ta koszulka zostaje u nas. Odbieramy kolejny telefon. Halo? Halo, halo, słuchaj mnie? Tak. Cześć, Marcin z Kędzierzyna. Ja na wstępie chciałem podziękować w Polsce, Olkowi za ten historyczny triumf. Małe miasto Kędzierzyn, zapomniane trochę i historyczny sukces, także w imieniu kibiców z Kędzierzyna dziękujemy. I mam takie trzy szybkie pytania. Pierwsze to dotyczące finału albo tego, co się stało zaraz po, bo jak sam wspominałeś w wywiadach, jest też takie słynne zdjęcie, jak siedzisz z trenerem Grbiczem na podium i rozmawiacie. I jeśli mógłbyś zdradzić, uchylić rąbka tajemnicy, o czym rozmawialiście, bo było widać, że to jest dość taka poważna, jeśli nie można powiedzieć nawet emocjonalna rozmowa między wami, to coś dotyczące gry, jakichś planów na przyszłość, jakby trener widział twój dalszy rozwój kariery. O czym była ta rozmowa? Okej, od razu tak... Jeśli chodzi o mnie, mną szastały różne emocje po tym finale. Była ogromna euforia, tak jak mówiłem, padliśmy wszyscy z nóg. Cieszyliśmy się niesamowicie. Po czym odebraliśmy puchar, byliśmy w euforii, w ekstazie. Ale potem przyszedł do mnie taki moment, tak naprawdę nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Usiadłem i Nikola usiadł przy mnie i porozmawiał ze mną. Oczywiście, że nie będę mówił, o czym rozmawialiśmy, ale z pewnością Nikola jest osobą, której bardzo dużo zawdzięczam i ja, i myślę, że nasz zespół. On zrobił z nas tak mocną drużynę. Myślę, że każdy z nas bardzo skorzystał sportowo i jesteśmy mu bardzo, bardzo wdzięczni za to, co dla nas zrobił. I ja też bardzo cenię sobie współpracę z Nikolą i to, jakim jest człowiekiem i potrafi rozmawiać, potrafił do mnie przemówić. Złapię cię za słówko. Jesteście na ty? Tak do siebie mówicie? Nikola? Olek Nikola? Czy panie trenerze? Generalnie raczej mówimy trenerze, natomiast jeśli wypowiadam się o nim, myślę, że się nie obrazi, jeśli będę mówił jako Nikoli. Okej. Czyli taka rozmowa ojca z synem, trenera z zawodnikiem, tak? No myślę, że trenera z zawodnikiem, ale Nikola był dla nas, myślę, więcej niż trenerem. Był dla nas nauczycielem, wskazał nam drogę, był naszym liderem. Myślę, że po prostu bardzo mocno przyczynił się do tego, jaką staliśmy się drużyną. Okej. Jakieś jeszcze pytanie? Tak. Drugie pytanie odnośnie twojej kariery, bo najpierw Rzeszów, pewnie z racji tego, że byłeś tam w okolicach młodym chłopakiem perspektywicznym, wypożyczenie do Warszawy, później Olsztyn, w Olsztynie trochę lepszy sezon, powrót do Rzeszowa, gdzie raczej tam chyba cały klub i cały wtedy zawodnicy nie sprostali oczekiwaniom, szóste miejsce. Przychodzisz do Kędzierzyna, no też raczej środowisko kibicowskie, czy tam nie było do końca pewne, czy to jest dobry ruch ze strony klubu, że ściągają inaczej. Na pewno nie był to krok w tył, ale też nie był to krok w przód w stosunku do tego, co było przed twoim przyjściem. Później złoty medal Mistrzostw Świata i pamiętny mecz z USA, gdzie w piątym secie praktycznie nie dostałeś żadnej piłki do ataku. Graliśmy praktycznie na dwóch libero. A teraz mamy 3 lata później, gdzie dostajesz piłkę przy stanie 25-24. Pajfa rozegranego do tyłu przez Toniutiego, grasz pierwsze skrzypce. W którym momencie
twojej kariery? Co było takim przełomowym momentem, kiedy zmieniło się to z perspektywicznego młodego zawodnika, który może odpali, zmieniło się na zawodnika, który dalej jest wciąż młody, ale już odpalił i klasy światowej wygrywa Ligę Mistrzów, najlepszy zawodnik meczu finałowego? Co było takim momentem przełomowym w tej karierze? Ja sądzę, że i tak mam jeszcze wiele, wiele do poprawy i bardzo chcę się rozwijać, ale myślę, że jakby będąc bardzo ambitnym zawodnikiem, człowiekiem, po prostu krok po kroku starałem się iść do przodu i nadal mam takie nastawienie i krok po kroku na razie udaje się piąć do góry. A mam nadzieję, że pozostanę na tej ścieżce i z pewnością transfer do drużyny z Kędzierzyna był bardzo ważny, bo trafiłem tak naprawdę do drużyny naszpikowanej gwiazdami, w której na początku ciężko mi było się odnaleźć, ale jakby wsparcie z ich strony, wiara we mnie pomogła mi też wskoczyć gdzieś tam poziom wyżej i również zgrupowania reprezentacji, do której byłem powoływany, zawsze dawały mi dużo, dużo nauki i dużego kopa motywacyjnego. I cóż mogę powiedzieć, no, w drużynie, w jakiej gra się w Zaksie Kędzierzyn-Koźle, takiej jak w tym sezonie, tak naprawdę jest to wielka przyjemność i bardzo się cieszę, że mogłem być częścią tej drużyny. To ostatnie szybkie pytanie. Flot czy z wyskoku? Bo zagrywasz różnie, co jest twoją najmocniejszą stroną i dzięki za rozmowę i powodzenia na reprezentacji. Życzę złotego medalu na igrzyskach. Dzięki, dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o zagrywkę, to jest element, na którym bardzo pracuję, który bardzo u mnie tak naprawdę myślę, że wydawał mi się i dalej wydaje mi się taką moją piętą achillesową. W tym sezonie znowu wykonałem zmianę, znowu zagrywam inaczej, ale koniec końców w tych najważniejszych meczach było dosyć solidnie, więc mam nadzieję, że dalej będę szedł do przodu i tak jak zresztą w ataku, w innych elementach staram się po prostu mieszać. To ja znowu miałeś taką myśl przed tą piłką meczową, jak miałeś jedna z tych piłek, to musiało być ile, przy 27-26 Kaczmarek serwuje asa, a ty musiałeś mieć pewnie przy 25-24 albo 24-23, nie? Możliwe. Miałeś serwis i miałeś taką myśl, że to znowu ja skończę. Tak jak mówiłem wcześniej, ja szedłem na zagrywkę i chciałem skończyć ten mecz i myślę, że też to jest... No bo to jest takie twoje marzenie, ja pamiętam po Kazaniu, co mówiłeś, że to jest tak. Kończyć ważne mecze, ja, że to zrobiłem. Ale też nie byłoby takiego nastawienia, nie byłoby takiej wiary, bo tak jak mówiłem, serwis uważałem za swoją najsłabszą stronę, bardzo dużo nad nią pracowałem, ale jednak nie czułem się dosyć pewnie. Mhm. Natomiast co ma duże znaczenie, jakby trener, który wlał w nas wiarę w to, że możemy w takich momentach zagrywać dobrze, kończyć mecze serwisem. I w tej edycji Ligi Mistrzów się tak zdarzyło. Łukasz Kaczmarek skończył ćwierćfinał z Lubę w drugim meczu tego złotego seta. Ja skończyłem pierwszy mecz ćwierćfinałowy zagrywką. Łukasz Kaczmarek skończył finał Ligi Mistrzów. Myślę, że ogromną rolę odgrywało to, że mieliśmy wiarę w siebie dzięki temu, że raz, że bardzo dużo tego trenowaliśmy, ale dwa, że mieliśmy wiarę, którą wlał w nas trener. Wiarę w to, że możemy iść w takim momencie i zagrać, gdzie teoretycznie przy takim wyniku powinna mi zadrzeć rękę, chciałbym tylko przebić i liczyć na to, że przeciwnik się pomyli. Czasem wychodzi, czasem nie wychodzi, ale koniec końców był to dobry sposób, jak widać. Słuchajcie, przeczytam, żeby nie było, że nie jestem na czacie, bo tu już pytają mnie ludzie, czy Smok czyta czat dzisiaj. No, czasami zaglądam, mam nadzieję, że się nie obrazi, że czasami patrzę w ten komputer, ale to Oczywiście. Nie tak dlatego, że tutaj sprawdzam, jakie są, wiesz, wiadomości, co w Wiśle, co w Przemyśle, tylko patrzę, co jest na czacie i zadam dwa pytania stąd. Chyba najwięcej, słuchaj, pytań. Ja wiem, co zaraz odpowiesz, ale zapytam. Czy możesz potwierdzić, że Semeniuk zostaje, czy on zostaje, czy on odchodzi, bo to chyba znowu wspominany tutaj przeze mnie Łukasz Kadziewicz gdzieś w jednym czy w drugim felietonie, nawet chyba w Przeglądzie Sportowym napisał, że no jeżeli wygracie ten finał, to z Werony do Warszawy to mogą wracać już tylko, czy tam z Werony do Polski mogą wracać już tylko działacze i trenerzy, bo cała drużyna zostanie tam natychmiast rozkupiona na pniu i że między innymi odejdzie Semeniuk. O to bardzo często tutaj pytają ludzie na czacie. Zdecydowanie media żyją też z plotek transferowych. My grając na tyle dobry sezon, myślę, że też oczywiście zainteresowanie innych klubów jest zwiększone. Kamilem, który rozegrał świetny sezon i tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat wykonał niesamowity skok jakościowy i stał się zawodnikiem niesamowitym, zawodnikiem światowej klasy. I z pewnością zainteresowanie jego osobą również jest bardzo duże. Plotek przybywa. Po wygraniu Ligi Mistrzów myślę, że również tendencja się nie będzie zmieniała. Natomiast dobra, konkret, z tego co wiem, Kamil zostaje. Tak. O, widzisz, to jest konkret w takim razie. Słuchaj, pyta jeszcze Patryk. Mam nadzieję, że mnie nie wkręca.
Olek, czemu zaprzestałeś swojej cieszynki z czasów juniorskich? Jaka to była cieszynka? Szczerze mówiąc, nawet nie pamiętam. No, różne cieszynki się tam gdzieś pojawiały, różne rzeczy, no jak czasy juniorskie czasami juniorskimi, wiadomo. Różne rzeczy się robi, ale... Słuchajcie, bo to może tak nie wygląda, bo Olek wygląda jak miał 17 lat, ale Olek już jest prawie no, 25-26 lat no, na karku. Tak, wszystkie zmarszczki były tam już zakryte, także nic nie widać. To co, nie pamiętasz tej cieszynki z czasów juniorskich? Nie pamiętasz, jak się cieszyłeś? Wydaje mi się, że mogłoby coś zainspirowanego NBA koszykarzami, może coś w tym stylu. Może, okay. Może Patryk może jeszcze napisze na czacie, o co chodziło, to wtedy będziesz mógł na to odpowiedzieć. Jeszcze pyta, jak wspominasz moment piłki meczowej z meczu z Tajwanem podczas szkolnych mistrzostw świata we Francji? Pamiętam, bo był to turniej, na który pojechałem właśnie ze szkołą z Rzeszowa. Były to Mistrzostwa Świata chyba gimnazjów, tego typu turniej. Graliśmy w finale z drużyną z Tajwanu, gdzie wszyscy sięgali tak naprawdę nam do mostka, ale biegali i wszystko bronili. Był tak, bardzo ciekawe zderzenie z zupełnie inną kulturą. Aha. Ale ten mecz wygraliśmy wtedy, to był ogromny sukces. Generalnie też dramatyczny mecz i chyba też wtedy na zagrywce udało mi się gdzieś w ważnym momencie zrobić asa. Także na pewno dobrze to wspominam. A ty, to może taki twój kumpel z tamtej drużyny. Patryk Masłowski? Nie? Nic ci to nie mówi? Tak, to jest brat zawodnika, z którym grałem. A tak. No widzisz, to stąd taka wiedza. Czy mamy kolejny telefon? Odbieramy, czy będzie moja? Nie. Mamy telefon, także oddajemy wam głos naszym widzom. Kto jest z nami? Halo, 22 208 73 48. Siema, tutaj Radek ze Szczecina. Cześć Radek. Cześć. Przede wszystkim chciałem pozdrowić Olka i Smoka ze studia. Olek, przede wszystkim gratulacje ogromnego sukcesu, jakim było wygranie Ligi Mistrzów. Dziękuję. Można powiedzieć, że po kolei odklepywaliście trzy najmocniejsze zespoły świata na papierze, bo najmocniejszy jest wasz, taka prawda, w chwili obecnej. Więc pytanie pierwsze z mojej strony, właściwie mam dwa pytania. Pierwsze jest do Olka. Olek, to, że pojedziesz na igrzyska jako jeden z zawodników, jest dla mnie niemal pewne. Chociaż macie taką klęskę urodzaju, że można by się o tym zastanawiać, czy pojedzie Łukasz Kaczmarek, czy Kamil Semeniuk. Ale tak szczerze, czy wierzycie w to, że możecie z kimkolwiek przegrać na tych igrzyskach? Tak szczerze pytam. To jakie to w ogóle odkręcone pytanie. Myślę, że w takie rzeczy to nie ma co wierzyć. Generalnie myślę, że oczywiście jedziemy tam, reprezentacja pojedzie tam po medal. A z pewnością trener reprezentacji będzie miał ogromny ból głowy, bo mamy ogromną ilość zawodników grających na najwyższym poziomie. I wiem, że drużyna, którą wybierze, będzie z pewnością jedną z najmocniejszych na tym turnieju, więc mamy nadzieję, że będziemy z meczu na mecz każdego pokonywać. Każdy mecz będziemy chcieli wygrać. Znaczy ja też to wierzę, nawet powiem ci, że na to nawet nie liczę, ale to wiem, tylko że tak się po prostu zastanawiam, że wiele ekspertów mówi też w mediach tylko, że jedziecie tam po medal, ale moim zdaniem powinniście tam jechać tylko po złoto. W sensie każdy medal będzie sukcesem, oczywiście, ale myślę, że w tym wypadku jesteście takimi faworytami tego turnieju, moim oczywiście zdaniem, że nie obrażam sobie tego, który nie wygracie. Ale to mniejsza z tym. I mam pytanie jeszcze tutaj do Smoka. Czy planujecie jakikolwiek, myślę, że najwcześniej od igrzysk, program siatkarski, tylko centrum siatkarskie, czy nie? Siatkarski? Tak. Tak. Super. Super. A od kiedy mniej więcej tak byście planowali? Od igrzysk, czy trochę później jednak? No przecież odpowiedziałem ci na pytanie. Zadałeś mi konkretne pytanie, dałem ci konkretną odpowiedź. Od igrzysk będziemy o siatkówce mówić. Dobra, myślałem... No teraz się sezon skończył. Super. Okej, dobra. No, dzięki. My co prawda jesteśmy specjalistami od mówienia o sporcie, kiedy się sport kończy, bo my 1 marca 2020 zaczęliśmy działalność, kiedy się sport skończył dwa dni później, ale nie, no o siatkówce będzie, ale będzie. Myślimy, planujemy, no cały czas, wiesz, no krok po kroku, jak mówił Leo Benhacker. Spokojnie. No tak, no. Dokładnie. Dobra, dzięki serdecznie, pozdrawiam. Dzięki. Odpowiedziałeś na pytania? Chłopa już, tak, wszystko? Myślę, że to była bardziej jakby jego opinia. Okay. I dziękuję za wiarę w naszą drużynę i że kibicuje. Będzie tam kibicował, mam nadzieję, ten pan na igrzyskach. Słuchaj, Patryk napisał raz jeszcze. Cieszynka na wzór salutowania. Pozdrowienia z Rzeszowa i grilla na Budziwoju. No. Okej, okay, pozdrawiam Patryka i generalnie tak, wiemy już o co chodzi, ale już tak nie robię. To było chyba coś w tym stylu, to był Carmelo Anthony wykonuje taką cieszynkę, ale to już nie wykonuje takiej. Okej, okay. Słuchaj, to teraz ja cię zapytam, skoro już mamy tak, temat proszę. Reprezentacji, to nie tą ręką, widzisz, nawet już nie pamiętasz, jak się cieszyłeś. Jesteś
MVP ostatniej Ligi Mistrzów. Jesteś no, zawodnikiem, który jesteś reprezentantem Polski i jesteś no, w tej chwili zawodnikiem pewnie jednym z najbardziej na ustach światowej społeczności siatkarskiej. A może się zdarzyć jednak, że zabraknie cię na Igrzyskach Olimpijskich. Jesteś przyjmującym, na tej pozycji mamy, zresztą na każdej, ale na tej pozycji mamy wyjątkową klęskę urodzaju, bo jest Leon, jest Kubiak, prawda? No to są zawodnicy, którzy, no to jest dwóch pewniaków, jedzie czterech na tej pozycji. Wszystko się na razie zgadza? Tak. Leon, Kubiak, dwa, tak? Tak. Bednosz, trzy. No już widzę, że już widzę po twojej minie, że już nie jesteś tego taki pewien. I, no dobra, to jest was, jest dwóch pewniaków. Jest Kubiak i Leon, a potem jest was kilku do dwóch pozostałych pozycji, bo jesteś ty, jest Bednosz, jest Semeniuk, twój kolega z zespołu, jest Kwolek, jest Fornal, tak? Jeszcze może kogoś bym tam doliczył? Jest Artur Szalpuk. Otóż to, no. Jest, myślę, 8, może nawet 10 przyjmujących, którzy mogliby pojechać na igrzyska. Na dwa miejsca tak naprawdę, no bo te dwa są moim, no nie wiem, wzięte, myślisz? Myślę, że tak. Myślę, że Michał Kubiak jako kapitan reprezentacji jest jej najważniejszą częścią, zawodnikiem, jest jej liderem. I myślę, że ta drużyna po prostu potrzebuje Michała. A Wilfredo Leon, jak dobrze wiemy, jest jednym z najlepszych siatkarzy na świecie. I też nikt sobie nie wyobraża bez niego drużyny. I tak naprawdę Każdy z nas marzy o tym, aby znaleźć się w tej drużynie, móc jej pomóc. Natomiast ja sobie zdaję też sprawę z hierarchii, jaka panuje, i zdaję sobie sprawę z rywalizacji, jaka mnie i każdego z nas czeka. Także po prostu jadę tam, aby ciężko pracować i udowodnić, że na to zasługuję. I tak naprawdę pomóc drużynie w jakimkolwiek stopniu, jakim będzie to potrzebne. I o to chciałem cię zapytać, bo oczywiście powiesz mi zaraz, że kiedy cię zapytam, jaki masz plan na to zgrupowanie, jak się pokazać trenerowi Heinenowi, to mi zaraz powiesz słowem wytrychem, pracować jak najciężej i na treningach i tak dalej, i tak dalej. Ale czy ty raczej myślisz sobie o tym, zapytam cię, jakby ci podpowiem, jakiej odpowiedzi bym oczekiwał, albo w którą stronę cię pokierować. Czy ty jedziesz tam raczej zrelaksuj się, bo tylko wtedy będziesz sobą, czy muszę pokazać coś nadmiernie, więcej czasami niż może powinienem pokazać, bo tylko wtedy wpadnę w oko trenerowi Heinenowi? Ja myślę, że trener wszystkich zawodników zna dobrze, bo pracuje z nami już kolejny sezon i wie, czego się po nas spodziewać, wie, jaki graliśmy sezon też ligowy, i myślę, że ma jakiś, może nie wiem, ale myślę, że ma jakiś kształt drużyny, którą chce wziąć, i z pewnością będzie nas obserwował, będą mieć znaczenie mecze kontrolne, mecze Ligi Narodów, treningi, jak będziemy się na nich prezentować. Ja jadę tam z przeświadczeniem, żeby, wiadomo, po prostu zapierdzielać. I przede wszystkim nasz cel, nas wszystkich, bo myślę, że wszyscy, którzy tam jadą, przynajmniej ja mam takie nastawienie, że ta reprezentacja ma zdobyć sukces. To nie ma być kto inny z nazwiska wymieniony, tylko ta reprezentacja musi zdobyć sukces. Myślę, że to jest też bardzo ważne, i ja tam jadąc wiem, że będę się dobrze czuł, bo to jest świetna ekipa, to są świetni ludzie, bardzo się cieszę, żeby ich spotkać, i wiem, że będzie bardzo dobra atmosfera, a na treningach będziemy, tak jak mówię, będzie ostra rywalizacja, ale o to chodzi, bo jest tylu dobrych, tylu świetnych zawodników, że o to chodzi. Spójrz mi teraz prosto w oczy. Jesteś w tej czwórce na dziś? Nie mam zielonego pojęcia. Jesteś w tej czwórce na dziś? Nie odpowiem. Jeśli miałbym odpowiedzieć, to powiedziałbym przecząco. Tak? Bo myślę, że nie ma czwórki w tej chwili w głowie Witala. Dobrze, ale to w swoim przeświadczeniu, czy swoją klasą zawodniczą jesteś w tej czwórce na dziś? Wypuszczasz mnie nieźle. No pewnie, no, ale próbuję. Ja mówię, nie odpowiem. Ja chcę być tam, chcę pomóc drużynie, mówię. Jeśli będę miał nosić chłopakom bidony, to będę nosić chłopakom bidony, ale chcę generalnie pomóc drużynie w zrealizowaniu celu, bo tym, o czym marzy cała tak naprawdę siatkarska Polska, tym, o czym marzy każdy z nas, który tam będzie na zgrupowaniu, jest medal olimpijski, którego nie było bardzo, bardzo dawno. Motywacja jest ogromna, drużyna jest bardzo mocna.
ta nawet drużyna, powiedzmy, szeroka jest niesamowicie mocna. Mamy potencjał sportowy, jesteśmy aktualnymi mistrzami świata i myślę, że to będzie na pewno wielkie, wielkie przeżycie znaleźć się, wielka duma znaleźć się w tej drużynie. Natomiast... A nie znalezienie się w tej czwórce? Byłoby katastrofą dla ciebie? Byłoby dużym, dużym z pewnością smutkiem, bo wszystko, co tak naprawdę robię, jest podporządkowane moim największemu marzeniu, czyli reprezentacji, Igrzyskom Olimpijskim. Także z pewnością będę rozczarowany, ale moim nastawieniem jest... Chciałbym żyć w przeświadczeniu, że zrobiłem wszystko, żeby tam pojechać. No i bardzo pięknie. Kurde, ale patrzcie, musiałem ciągnąć za innym kilka razy. Odbieramy telefon, halo, 208-73-48. Halo, cześć chłopaki. Czarek Dzianowa Lubelskiego z tej strony. Cześć. Mam trzy pytanka, w zasadzie miałem, bo jedno właśnie Tomek zadałeś przed chwilą, właśnie to, które chciałem. No ale i tak do niego nawiążę. Pierwsze pytanie, Olek. Akcja finałowa, ostatnia, a serwisowy Kaczmarka. Pierwsze trzy słowa, czy pierwsze zdanie, jakie powiedziałeś? Padły to już przekleństwa, także chyba możesz też powiedzieć, jeśli takie się pojawiły. Generalnie słów raczej się nie pamięta, jakie się wypowiadało, ale na pewno krzyczałem, na pewno się cieszyłem, na pewno szukałem kogoś, do którego mógłbym wpaść w ramiona i się cieszyć razem. Szukałem potem reszty zawodników, aby z nimi też się wyściskać i cieszyć z tego sukcesu. No ale pierwsze, co zrobiliśmy, tak jak wcześniej mówiłem, to po prostu ścięło nas z nóg i chyba wszyscy padliśmy, jeśli nie na kolana, to po prostu na ziemię. I tak samo jak nasz trener, również bardzo emocjonalnie do tego podszedł, ale myślę, że to pokazywało, jak bardzo nam zależało, jak bardzo o tym marzyliśmy i że tego też przeszliśmy długą drogę, aby tam się znaleźć. Okej, drugie pytanie. Tomek już co prawda to dopytywał, jednak troszkę zajdę z innej strony. Według mnie Leon, Kubiak i ty jesteście trzema pewniakami na igrzyska. I wiem, że może nie będziesz chciał zbytnio na to odpowiedzieć, jednak kto według ciebie, twoim zdaniem, na chwilę obecną i na obecną dyspozycję jest tym czwartym? Tak jakby pomijając was trzech, to jest tą czwartą osobą, która w tym momencie z najlepszej dyspozycji i według ciebie pojedzie na igrzyska, na pozycji przyjmującego. Przed chwilą myślę, że odpowiadałem i powiedziałem wszystko na ten temat. Myślę, że jeśli będzie okazja zaprosić Witala Heinena do Hyde Parku, to tego typu pytania będą bardziej na miejscu. Okej. Okay. Nie jest niełatwo, jak widzisz takich, dyplomata dobry. Ostatnie pytanie. No widać po tobie, Olek, że jesteś taki spokojny chłopak, uważony. I mam pytanie, czy miałeś kimś kiedyś taką ostrą spinę boiskową? W sensie, jak na przykład... Kubiak miał spinę z, nie wiem, z Gafurem, gdy graliśmy przeciwko Iranowi, czy Kubiak z C1, jak tam skakali do siebie przy siatce. Czy miałeś kiedykolwiek w karierze jakąś taką sytuację, czy możesz coś opowiedzieć? I to jest bardzo dobre pytanie i z tym nas zostaw, ja pociągnę ten wątek. Wreszcie będzie okazja, szukałem na niego haki, nie ma, ale coś tu wyciągniemy na niego zaraz. Dziękujemy ci bardzo za ten telefon, będziemy odbierali kolejny, no i dawaj, no z kim ci jest nie po drodze? Ja, tak jak tutaj kolega powiedział, raczej jestem spokojny, jeśli chodzi o życie poza boiskiem, natomiast na boisku potrafię być nerwowy, agresywny może też, ale na pewno ekspresyjny. Bardzo dużo emocji przeze mnie przechodzi, bardzo mocno mi zależy i czasami zdenerwuję się, kopnę piłkę, krzyknę, ale nigdy nie jest to skierowane w stosunku do drugiej osoby, przeciwnika, a bardziej w stosunku do siebie, więc ja w sobie tłumię te emocje, wyrzucam je ewentualnie gdzieś w powietrze, ale nie do kogoś innego. Nie. Także to, że... jeśli chodzi o walki przez siatkę, raczej też nie szukam prowokacji. Nie szukasz wzrokiem tych po drugiej stronie? Długim, przeciągłym wzrokiem? Czasami szukam, ale bardziej z uśmiechem niż rzeczywiście z... A, czy szyderka taka? Ewentualnie bardziej w ten sposób na pewno niż szukaniem zaczepki, bójki i tego typu rzeczami. Każdy ma swój jakby styl wyprowadzania przeciwnika z równowagi. Ja jeśli wyprowadzę, nie wiem, na przykład zagraniem technicznym kiwką, to raczej się odwracam i zostawiam ich z tym problemem. A z kim ci jest nie po drodze? Kontynuuj.
Przecież wiesz, że coś ma, prawda? No to czekam właśnie. No dobra, trener Kowal, który cię kiedyś odpalił dość, no, dość pewnie spektakularnie i pewnie to w tobie się działo. Zdarzył się taki mecz. AZS Olsztyn, Resowia, trener Kowal kontra zawodnik Śliwka. Udany atak Śliwki w boisko, w parkiet. Trener Kowal krzyczy out. Zawodnik Śliwka krzyczy. To sobie sprawdź. To sobie kurwa sprawdź. Generalnie trenera Andrzeja bardzo, bardzo pozdrawiam. Historia zaczęła się w sposób, byłem zawodnikiem Resowi, miałem 4-letni kontrakt zaraz po skończeniu szkoły. I przez te 4 lata w Resowi dwa spędziłem w Asseco, dwa spędziłem na wypożyczeniu. Pierwszy mój rok w Resowi to był drugi rok generalnie mojej przygody z profesjonalnym uprawianiem siatkówki. Trafiłem do drużyny naszpikowanej gwiazdami, trafiłem do drużyny jak na polskie warunki niesamowicie mocnej. Na mojej pozycji było 4 zawodników przede mną. Ja byłem tym 5, który często, jeśli znajdował się w ogóle w składzie meczowym, to w kwadracie dla rezerwowych, czasami siedząc za bandami, obserwując kolegów. I pamiętam, że byłem wtedy, miałem 20 lat, ale byłem mocno, mocno zdenerwowany, byłem mocno wkurzony tym, jak to wygląda. Bo pamiętam, że trener przed sezonem obiecywał mi, że będę dostawał szansę na boisku, ale widocznie na nie nie zasługiwałem. I z jednej strony pamiętam swoją frustrację, swoją złość wtedy i pretensje do trenera, ale z drugiej strony z perspektywy czasu, co on mi wtedy też mówił i teraz może to dostrzegam bardziej, ten rok też pokazał mi, że nic nie przychodzi łatwo i troszkę odbiłem się wtedy od ściany i postanowiłem, po prostu zacząłem pracować ciężko i chciałem dojść do tego poziomu, aby przychodząc do drużyny być tym, który gra i który się o to nie martwi, który stanowi o sile swojego zespołu. I dlatego potem trafiłem na wypożyczenie do drużyny, w której miałem szansę grania. Wróciłem już do Rzeszowa jako zawodnik podstawowej 6. Nie udało się osiągnąć może sukcesu, ale potem trafiłem do Kędzierzyna, również grałem i w ten sposób jakby gra, regularna gra z pewnością była dużo, dużo lepsza dla rozwoju mojej kariery. Natomiast myślę, że ten rok, mimo że stracony sportowo, troszkę zmienił w mojej głowie. Sprawdził tę piłkę? Nie pamiętam. Nie pamiętam, ale w każdym razie tak mówię. Jeszcze raz z trenerem Andrzejem zawsze wymienię parę słów na meczach. Jeśli się widzimy, gorąco go pozdrawiam i dziękuję za lekcję. Słuchaj, to jeszcze jedna taka sprawa. Po porażce 2-3 z Argentyną na Mistrzostwach Świata w 2018 roku zostałeś nazwany przez Wojciecha Drzyzgę, który komentował, współkomentował, czy był ekspertem w studiu w Polsacie. Zostałeś nazwany, pamiętasz jak? Pamiętasz. Nabierasz wody w usta, ale widzę, że pamiętasz. Jak zostałeś nazwany? Zostałeś nazwany koszulką wtedy. Powiedział, że na skrzydle gra nie zawodnik, tylko koszulka. To takie słowa, które ciebie bodły, zostały w tobie. No pamiętasz to jednak, co zostało powiedziane wtedy. Pamiętam. Byliśmy wtedy na Mistrzostwach Świata. Ten mecz był arcyważny dla naszego dalszego tak naprawdę bytu w tym turnieju. A ten mecz przegraliśmy. Straciliśmy przed meczem Michała Kubiaka, który nie mógł zagrać. Więc ja zagrałem, będąc zawodnikiem powiedzmy rezerwowym. Wszedłem na boisko, przegraliśmy bardzo wyrównany, arcyważny mecz 3-2. I komentarz, który wymieniłeś, dotarł do mnie chyba dopiero dzień później od rodziców. Myślę, że od rodziców i od mojej rodziny, która to słyszała i bardzo mocno to przeżyła. Ja starałem się to wyrzucić z głowy, bo wiedziałem, że mamy zaraz kolejny mecz z Francją, który zresztą też mi nie poszedł. Też zagrałem w nim średnio, też przegraliśmy. Natomiast później, w tym meczu wrócił Michał Kubiak. W następnym meczu z Francją zagraliśmy już pełnym składem, wygraliśmy i marzyłem wtedy o tym, pamiętam, żeby udowodnić, że tej drużynie może nie jestem potrzebny, ale mogę jej pomóc. Na szczęście wydarzyło się to w półfinale, w ważnym meczu wszedłem i mimo, że odegrałem marginalną rolę, to jednak na boisku byłem i chłopakom pomogłem, bo tak naprawdę zdobyłem 2 punkty grając ponad 3 sety, ale wygraliśmy ten arcyważny mecz i z pewnością była to dla mnie ogromna ulga. I też pamiętam, że z panem Wojtkiem po tym meczu się gorąco wyściskałem i jakby rozumiem też jakby pracę komentatora sportowego. Ty również, kiedy komentujesz, czasem nie zostawisz suchej nitki na zawodniku, który gra słabo.
Także wiem, że tak to jest. Wiem, że grałem wtedy średnio i na pewno zasłużyłem na krytykę. Starałem się o tym nie myśleć. Oczywiście ciężko to było wyrzucić, ale w tej chwili nie mam z tym już żadnego problemu. A słuchaj, a po mniej udanych meczach wchodzisz w media społecznościowe czy nie? Bo jesteś tam obecny, masz konto instagramowe chociażby. Rozumiem, że tam się pojawiają często komentarze pod twoimi zdjęciami. No po udanych meczach teraz to jest tam, rozumiem, miód i mleko po sobocie, ale co jest przy przegranych meczach? Bo pewnie wtedy jest mniej sympatycznie. I jaka jest wtedy reakcja Olka Śliwki? Staram się nie czytać. Tutaj moja dziewczyna jednej rzeczy mnie nauczyła. Powiedziała mi jedną rzecz, którą staram się... Jagodę pozdrawiamy. Jagoda tak. Jeszcze dzisiaj tutaj na pewno wystąpi. Dla Sanki ją wpuściłem teraz. Ale nauczyła mnie jednej rzeczy, jeśli chodzi o dystans do komentarzy, że nigdy nie jesteś tak słaby, jak mówią, kiedy przegrasz, i nigdy nie jesteś tak dobry, jak mówią, kiedy wygrasz. Także staram się mieć do tego dystans. Oczywiście czasem wpadnie mi w oko nawet przez przypadek jakiś złośliwy komentarz, ale staram się tym nie przyjmować, bo wiem, że tak naprawdę hejt w sporcie, tego typu zjawiska są obecne i tak naprawdę i tak nie mam źle w porównaniu z bardziej rozpoznawalnymi sportowcami, na których czasami spływa ogromna krytyka i różne dużo gorsze rzeczy. Także ja staram się tym nie przejmować i w jedną, i w drugą stronę. Wiesz, kogo hejtują? Tylko tych, których znają. Po prostu. Czyli jesteś, możesz tak w ten sposób sobie też to wytłumaczyć. Znają, czyli coś znaczysz po prostu. Nieważne jak, zwyczajnie. Ale coś tam mówią. Odbieramy kolejny telefon. Halo, 208 73 48. Dzień dobry. Dzień dobry, panie cześć. Tomku, dzień dobry, Olek. Mam pytanie, cześć, najpierw do Olka. Pierwsze pytanie do Olka, czy... Bo chciałbym się najpierw odnieść do słów Michała Kubiaka, że on mówił, że do Tokio jedzie tylko po złoto i każdy inny odcień, inny kolor medalu będzie dla niego zawodem. Po prostu on jedzie tylko po złoto, po igrzyskach chce jakby odwiesić, chce skończyć karierę reprezentacyjną na jakiś czas. I właśnie mam pytanie do ciebie, czy ty też chcesz tylko jechać po złoto, czy na przykład brąz, czy srebro cię zadowoli? Myślę, że... Tak, no bo sytuację mamy rzeczywiście taką, jak mówiłeś. Od wielu lat reprezentacja Polski nie zdobyła na imprezie rangi Igrzysk Olimpijskich medalu, w ogóle medalu. Dokładnie. Myślę, że Michał jako nasz lider reprezentacji wskazuje nam kierunek w którym podążamy. I myślę, że jako aktualny mistrz świata i drużyna, która posiada wielu bardzo dobrych zawodników, myślę, że mamy nawet może... Ale dotarliśmy w porównaniu do mistrza świata w 2018 roku, dodaliśmy Wilfredo Leona do drużyny, wielu zawodników, którzy wtedy nie byli w reprezentacji albo byli rezerwowymi, zrobiło duży postęp sportowy. Mamy teraz bardzo dużą grupę zawodników, więc myślę, że normalne jest to, aby oczekiwać dobrych wyników na igrzyskach, to, że czujemy się pewnie. I myślę, że nastawienie takie, aby tam wygrać, jest jak najbardziej prawidłowe, dobre. Uzasadnione. Uzasadnione, tak, dokładnie. Myślę, że my jako drużyna będziemy mierzyć bardzo wysoko. Chcemy być na po prostu najlepsi i to jest zdecydowanie rzecz uzasadniona. Wiesz co, od razu, zanim zadasz pewnie jeszcze kolejne pytanie, nasz słuchacz, ale Harp pyta tutaj na czacie. Takie pytanie, które śmiało może tutaj zostać wklejone. Kto w twojej opinii jest najgroźniejszym potencjalnym rywalem na Igrzyskach Olimpijskich? Jakbyś ułożył ten ranking drużyn? Myślę, że niesamowicie mocna będzie Brazylia. Bardzo mocna będzie Rosja, Stany Zjednoczone. Myślę, że to są te trzy drużyny, które mogą tam naprawdę bardzo mocno namieszać i liczyć się w walce o medale. Dalej z pewnością Włosi, Francuzi, Irańczycy. Myślę, że to jest takie top 7-8. Okay. Oczywiście my. Tak, myślę. Są dwie grupy po sześć zespołów, jest, myślę, że będzie ciasno. Generalnie turniej olimpijski ma niezmieniony format, dosyć specyficzny, niewygodny. Cztery drużyny wychodzą z każdej z tych grup i pierwsze gra z czwartym.
drugie z trzecim w drodze losowania. Wiemy, te ćwierćfinały nam czasem nie wychodziły. Te ćwierćfinały od paru prób nie wychodziły, więc myślę, że z pewnością będzie ogromna motywacja, aby wywalczyć sobie jak najwyższe miejsce w grupie i grać z teoretycznie słabszym przeciwnikiem. Natomiast ten mecz ćwierćfinałowy będzie, myślę, na pewno strzałomowy, jeśli go wygramy. Słuchaj, tutaj jestem przekonany, że tu w Polsce to będzie pusto na ulicach. Kiedy wy będziecie grali ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, no bo zakładam, że będziecie grali ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, to tutaj będzie, tu będzie pusto. To będzie tak, wydarzenie. Generalnie siatkówka w Polsce jest bardzo popularna. No. Myślę, że kręci mi się wokół gdzieś tego drugiego miejsca w rankingu popularności sportów, także z pewnością liczymy na naszych kibiców, mimo że nie będzie kibiców z innych państw w Japonii. To będziemy, mam nadzieję, czuć ich wsparcie, czuć tą pasję i tą radość, bo mam nadzieję zwycięstwa, którą będą okazywać. No to co, jesteś jeszcze chyba na linii, prawda? Tak, jestem. Przepraszam, chciałem się Oskar spytać, bo jest jedno moje pytanie właśnie, jak będzie się grało, bo czy to była Francja, pamiętam, jak wygraliście o brąz euro i gdzie byliście we Francji, w Paryżu, gdzie myślałem i wszyscy myśleli, że jednak kibiców francuskich będzie tam więcej, a to jednak Paryż był biało-czerwony. I właśnie chciałem się spytać, właśnie, jak będziecie odczuwać ten występ w Tokio, bo gdzie nie będziecie, czy to było w Chicago, czy Puchar Świata w Japonii, to zawsze byli polscy kibice, którzy was wspierali i właśnie chciałem się zapytać, jak to na was wpłynie, ale już się do tego odniosłeś, więc takie na szybko jeszcze jedno pytanie do Olka i chciałbym jeszcze pana Tomka spytać jedną rzecz. To najpierw do Olka, czy to już jest koniec ciebie w Zaksy? Koniec czego? Zaksy. Zaksy. Czy ty, Olek, już podjęłeś decyzję, czy zostajesz, czy Dobrze, ja to od razu odpowiem na to pytanie, które zadałeś w tej chwili. Tak, jakiś czas temu było ogłoszone przedłużenie mojego kontraktu w grupie Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, także na przynajmniej jeden sezon zostanę zawodnikiem Zaksy. A wracając do kibiców, do tej atmosfery, polscy kibice są niesamowici. Ja też zapraszam, jeśli wróci wszystko do normy, na mecz reprezentacji. Atmosfera jest niesamowita, wszyscy są ubrani na biało-czerwono, jest prowadzony doping. Może wygląda to trochę inaczej niż w piłce nożnej, jest to dużo grzeczniej przeprowadzone, nazwijmy to. Ale atmosfera jest niesamowita, hymna, kapella. Jeśli stoi się tam na dole, na środku boiska, to jest przeżycie. Zawsze o tym marzyłem i przekonałem się, że to rzeczywiście jest niesamowite uczucie. Mm-hmm. No to dawaj, jeszcze coś od ciebie. Jeszcze do pana Tomka. Pierwsza propozycja do Hyde Parku Bartosza Rudeckiego. Okay. I drugie, trzy pytanko do pana Tomka. Czy planujecie swoje filmy wprowadzić na Spotify'a? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na pana to trzeba sobie zasłużyć, Tomek, jestem. Na Spotify'a, no wiesz co, nawet myśleliśmy o tym jakiś czas temu, żeby jakieś tam formaty nasze spróbować z tym Spotify'em, ale powiem ci szczerze, jesteśmy grupą prężną, acz nieliczną. Nie da się wszystkiego wprowadzać, bo my nie jesteśmy dużym korpo, więc czasami rąk brakuje do tego. Już o tym Spotify'u sobie mówiliśmy jakiś czas temu, ale zawsze jest to jakaś tam czwarta droga w kategorii odśnieżania, więc no nie zrobiliśmy tego jeszcze, ale spróbujemy może się z tym do tego Spotify'a uśmiechnąć, żeby jakiś tam jeden, drugi, trzeci format wpadł. Zobaczymy. Mamy telefon? Mamy kolejny telefon? Mamy kolejny telefon. To od razu odbierzemy. W takim razie, kto jest z nami? Halo? Dzień dobry, Kamil z Rzeszowa dzwoni. Cześć, Kamil. Cześć. Zacznę od gratulacji oczywiście, bo dokonaliście rzeczy wielkiej, nawiązując do tego, co w kanale sportowym na co dzień możemy oglądać, to pokonaliście siatkarski Real, Bayern czy Manchester City, nawiązując do tego, co wczoraj. Po prostu zibi top byliście. Oglądając mecz w sobotę czułem ogromną radość, ale też trochę i żal ze względu na to, że no jestem z Rzeszowa, pamiętam czasy, kiedy Olek byłeś z nami i żałowałem, że nie możemy tego świętować tutaj w naszym mieście. Natomiast wierzę, że ty kiedyś do Rzeszowa wrócisz, a nasz klub przełoży
z teorii w praktykę to, o czym od dawna mówi, czyli stawianie na młodych, zdolnych Polaków. Ale przechodząc do pytań, i pytania już będą bardziej pod kątem tego, co przed wami, chciałbym cię zapytać o twój stosunek do kończenia współpracy, kiedy kontrakt obowiązuje, do zrywania tej współpracy, do wykupywania zawodników czy trenerów. Pewnie wiesz, o co pytam. Dzisiaj też w przeglądzie sportowym pojawił się taki felieton, w którym dziennikarz, chyba Kamil Dronk, powiedział, że byłaby to plama na honorze, jeśli trener Grbicz teraz z klubu odejdzie. W podobnym tonie wypowiadał się były trener z akcji Waldemar Wspaniały. Ciekawy jestem, co ty o tym sądzisz, bo w świecie piłkarskim jest to coś normalnego, wykupywanie zawodników raczej zawodników przez konkurentów. W siatkówce niekoniecznie. Ciekawy jestem, co o tym sądzisz. Drugie pytanie to zarówno do ciebie, Oleg, jak i do Tomka. Czego waszym zdaniem brakuje cały czas siatkówce marketingowo, aby przebić się do tego mainstreamu? Bo takie sytuacje jak dzisiaj, czyli Oleg w programie takim jak Hyde Park, to rzadkość. Dzieje się to ze względu na sukces, który za nami. Natomiast... Przepraszam, Kaśka Skowrońska była w zeszłym tygodniu. Była Kasia Skowrońska, był kiedyś Krzysiek Ignaczak. Tak. Natomiast to się tyczy zawodników albo zawodniczek, które już nie grają. Natomiast na co dzień tego nie ma i też zabrakło mi w kanale sportowym, jak i wśród czwórki prowadzących tweeta bądź retweeta po tym sukcesie z akcji. Tego nie było, trochę to bez echa przeszło, a szkoda, bo wiadomo, że jesteście liderami opinii, jeśli chodzi o sport i czułem taki zawód delikatny tym faktem. Bardzo miło, że nas tak oceniasz, natomiast to nie wiem, ja troszeczkę się odcinam od mediów społecznościowych ostatnio, także nie wiem, czy tam był tweet, czy retweet, czy nie było, także nie mogę na to odpowiedzieć. Jak ty sądzisz, czy siatkówce brakuje w ogóle takiego, pamiętasz pytania? Tak, pamiętam o transferach gotówkowych. Dawaj, to najpierw o tym, to od tego zaczniemy, a skończymy postrzeganiem siatkówki w świecie. Dobrze, generalnie myślę, że... Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, w siatkówce wygląda to trochę inaczej niż w piłce nożnej i raczej nie ma transferów gotówkowych, chociaż w ostatnich latach zaczęły się pojawiać i oczywiście pojawiały się również wcześniej, ale nie. Na pewno jest to w porównaniu do tych podpisywanych umów po prostu po skończeniu jej obowiązywania była rzadkość. Natomiast myślę, że jest to normalna praktyka. Kluby też zapisują sobie z zawodnikami, czy to z trenerami, kwoty ewentualnego, nazywa się to buyout, odstępnego buyoutu, który chce go zatrudnić, może zapłacić. Jeśli wtedy zawodnik lub trener chce przejść do danego klubu, to będzie to umożliwione. Po to są kontrakty, po to są zapisy w nich, aby to robić. Piłkarze też mają ważne kontrakty i są wykupowani za kwoty, które mają odstępnego, lub jeśli nie mają jej zapisane, wtedy jest ustalana kwota transferu. Myślę, że to jest zupełnie naturalna bieg rzeczy. Masz buyout w kontrakcie? Duży, wysoki? Stać by mnie było, żeby cię wykupić stamtąd? Nie wiem, ile zarabiasz. Słuchaj, to jest taka mocna paka. Gabi, nasza megapiska, gra w siatkówkę i powiedziała, że brakuje im jednego, także możemy cię przejąć do tej drużyny. To jest tajemnica, ten buyout twój? Czy powiesz? Raczej wolałbym o tym nie mówić. Zapisy w kontrakcie są raczej... Są między tobą a klubem. W porządku, szanuję. Okej. Chyba ci wszedłem w słowo, bo jeszcze pewnie chciałeś coś powiedzieć na ten temat. Generalnie praktycznie powiedziałem już wszystko. Tak jak mówię, w siatkówce raczej dominują po prostu podpisujemy kontrakty po skończeniu obowiązywania umowy lub gdzieś tam w końcówce obowiązywania umowy z danym klubem. Ale transfery gotówkowe też się zdarzają. Dużo mniejsze kwoty chodzą niż chodzą oczywiście w piłce nożnej, ale wiemy dlaczego i wiemy jak to wygląda. Natomiast też słyszałem o kwotach rzędu miliona euro za odstępnego za zawodnika, ale to bardziej rosyjska liga. Okej. No to teraz to w płynny sposób przechodzimy do tego drugiego, do drugiego pytania. Czego twoim zdaniem brakuje siatkówce? To też było pytanie do mnie. Czego brakuje siatkówce, żeby rywalizować pewnie na popularność z piłką nożną? Nawet nie chodzi o antenę kanału sportowego, tylko w ogóle... W świecie kibiców. Pewnie, że są miasta, tak jak Kędzierzyn-Koźle, gdzie to jest pewnie sport numer jeden. Oczywiście. Ale takich miast pewnie w Polsce jest to tak jak trochę z żużlem. No są miasta żużlowe, są miasta piłkarskie, ale pewnie patrząc
tak en gros na Polskę, to no nie będziecie sportem numer jeden. Nie przeskoczymy tego i zdaję sobie z tego sprawę. Tak naprawdę w różnych sportach osiągamy sukcesy i zwykle te sporty, w których osiągamy sukcesy, są tymi popularnymi, bardziej popularnymi, są na fali. Siatkówka ma swoje ogromne tradycje. Mamy mistrzów olimpijskich właśnie z 76 roku, czyli mistrzów świata i tak dalej, i tak dalej. No więc zobacz, wydawałoby się, że spełniacie wszelkie kryteria i warunki tego, żeby być sportem nieprawdopodobnie popularnym, nawet na równi z piłką nożną, bo myślę, że wszędzie na świecie uwielbia się, kiedy odnosimy sukcesy w sportach drużynowych właśnie, no a nie mamy ich zbyt wiele przecież. Dodatkowo siatkówka jest sportem olimpijskim, co też przynosi jej, myślę, większy prestiż. Natomiast mimo wszystko piłka nożna jest, tak jak też mówisz, światowo, ma ogromną tradycję, niesamowitą popularność od praktycznie zawsze. No. Nazwijmy to tak. Polska też ma tradycję, ma wcześniejsze sukcesy, ma sukcesy w piłce nożnej. To jest wszystko bardzo mocno zakorzenione i myślę, że, ja tak mówiłem, zdajemy sobie sprawę, że z tym nie wygramy, ale i tak myślę, że jestem zadowolony w miejscu, w którym jest siatkówka, a swoimi sukcesami, takimi jak sukcesy klubowe, na przykład Zaksy, czy sukcesy reprezentacyjne, mamy nadzieję przekonywać jeszcze większą ilość ludzi do siatkówki, bo jest to sport bardzo widowiskowy. Bardzo, może nawet czasami ludzie łapią się na tym, że jest aż za bardzo. W piłce nożnej możesz usiąść, możesz troszkę się zrelaksować, możesz, jest moment, powiedzmy, gdzie dzieje się rzecz w środku pola i można trochę odpocząć. W siatkówce jest cały czas na maksa, także myślę, że ludzie, którzy może wcześniej siatkówki nie oglądali, mam nadzieję, że się do niej przekonają, czy poprzez kluby, czy poprzez reprezentację, ale myślę, że rozgrywki reprezentacyjne są najlepszą okazją, żeby się z tą siatkówką zapoznać. I mam nadzieję, że w siatkówce będzie przybywać jeszcze więcej kibiców, jeszcze więcej fanów i będzie to coraz popularniejsza dyscyplina. A ty jesteś popularną osobą? Może odpowiem tak. W Kędzierzynie Koźlu znają nas wszyscy. Praktycznie. W Kędzierzynie Koźlu idziesz do knajpy i nie płacisz. Może nie aż tak. Może nie aż tak, ale z pewnością co ludzie... Co tam za knajpy są w takim razie? Ludzie poznają. No. Ludzie, którzy nie poznają, zobaczą auto Zaksy, wtedy poznają. Mm-hmm. Generalnie myślę, że może odczuwać to może Wilfredo Leon, może Bartek Kurek, mm-hmm. Michał Kubiak. Ja raczej nie odczuwam, żeby to była jakoś specjalnie przytłaczająca sprawa. Ludzie zwykle są mili, tak jak mówię, w Kędzierzynie, w miastach, w których siatkówka dominuje, tak jak mówię, są takie miasta, tam wszyscy znają siatkarzy, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to raczej, jeśli chodzi na przykład o Warszawę, no to właśnie, przychodzi mnie zauważeni. Tak? Znaczy rzucasz się w oczy, no bo masz swój wzrost, prawda, swoje centymetry, więc od razu widać, nawet jak ktoś nie wie, że no, a idzie jakiś koszykarz albo siatkarz, no bo raczej trzeciej możliwości nie ma i co, i w Warszawie zupełnie nie ma... Wiesz, Warszawa jest specyficzna, Warszawa jest trochę zblazowana, więc nie podchodzą do ciebie ludzie, nie masz takich dowodów sympatii. Na przykład, że podchodzą do ciebie, panie Bartku, można zdjęcie. Zdarzają się, myślę, że rzadko i na pewno nie są zbyt uciążliwe, okay. nie są to rzeczy męczące, zwykle bardzo miłe i nie jest to na pewno na taką skalę, jak kolejka się do jakby Robert Lewandowski przechodził gdzieś ulicą, tak. Z pewnością byłoby wielkie zamieszanie, wszyscy by dyskutowali, pokazywali palcami. Raczej my siatkarze mamy ten spokój, że możemy przejść bez problemu. Widziałeś, pamiętasz, co się działo w Arłamowie, jak była reprezentacja w 2016 przed Euro, jak ci kibice lecieli do helikoptera? Rany boskie, to aż niebezpiecznie wyglądało. Mamy kolejny telefon, 208-73-48. Kogo tym razem to nas przywiało? Kogo witam, kogo goszczę? Halo? No witam serdecznie, Radom się kłania. Cześć Radom. Olek Śliwka, no co tu dużo opowiadać, jako że z jednej branży jesteśmy, nazwijmy to, bo ja trochę w siatkówce, że tak powiem, się poruszam. To powiem tak, dlaczego siatkówka nie będzie nigdy piłką nożną, to bardzo, bardzo proste. Bo jak popatrzymy na jakby na mecze zespołów tak zwanych nie mainstreamowych, czyli nie Polska, Rosja, ani USA, Iran, tylko weźmiemy na przykład na spotkania, które będą teraz na Polsacie do obejrzenia. Eliminacje Mistrzostw Europy, czyli Macedonia, powiedzmy, kontra Słowacja, no to powiedzmy sobie, że to będą siatkarskie dożynki. I o to właśnie chodzi, że mało jest zespołów, które potrafią zaciekawić
i zrobić to, żeby ktoś włączył do siatkówki telewizor. I to dlatego być może w Polsce siatkówka nie będzie aż tak popularna, no bo wszyscy mogą powiedzieć, no ale pokaż mi jakiś mecz zespołów słabszych. A na przykład na piłkę nożną, to jak gra na przykład, nie wiem, Andora z, powiedzmy, z Portugalią, to ktoś to obejrzy choćby dlatego, że może ta Andora zremisuje z tą Portugalią. Siatkówkę, no jak zagra na przykład, nie wiem, Estonia, załóżmy, z Polską, no to czasem oczywiście może jak Polakom się coś powinie, to mogą przegrać, no ale zwykle raczej nie. Ale do meritum. Pytania mam dwa. Pierwsze pytanie. Olek, ty w swojej karierze, jak pewnie wielu wie, grałeś w tak zwanych drużynach z tak zwaną budową włoską. O co chodzi? Zaksa jest właśnie, była budowana jako drużyna tak zwana na model włoski, czyli pierwsza szóstka do grania kozaków, a ławka troszkę słabsza, czyli jakby nie ma tego odejścia. Czyli jeżeli na przykład Olek tego nie powie, ale trzeba powiedzieć, jeżeli Olek Śliwka albo Kamil Semeniuk dostaliby zadyszki, z ławki wchodzą zawodnicy o mniejszym potencjale. Czyli jakby można powiedzieć, że musieliby wtedy trochę więcej się napocić zawodnicy, którzy by tam zostali na boisku, żeby zamienić albo żeby dać szansę, żeby nie była odczuwalna zmiana Olka na tego zawodnika z ławki. W kadrze będziesz miał czterech zawodników na swojej pozycji top. Teraz pytanie. Jeżeli pojechałbyś na igrzyska, w co ja głęboko wierzę, bo dobrze grasz, to czy lepiej by ci się grało w tej drużynie, gdzie masz odejście, gdzie masz jakiegoś zmiennika wartościowego tak samo jak ty, na tym samym poziomie, czy wolisz te zespoły włoskie? W sensie te, gdzie nie masz zmiennika, czyli ty musisz ciągnąć grę i nawet jeśli tobie słabo idzie, to i tak musisz grać, bo wiesz, że różnica pomiędzy tobą a zawodnikiem, który ma za ciebie wejść, jest tak duża, że wtedy osłabiasz drużynę. No, dzięki. Pytanie długie. Jeszcze ale... pytanie. A, jeszcze będzie jedno, tak? Dobra. No to poczekaj. Tak, dajmy Olkowi odpowiedzieć na to i potem jeszcze drugie. Dobra, to postaram się w miarę szybko. Wszystko zależy od budżetu klubu. Myślę, że kluby włoskie, które mają duże budżety, mimo wszystko płacą ogromne pieniądze za to, żeby ściągać gwiazdy. Jeśli ściągasz gwiazdy i zostaje ci tego budżetu mniej, ściągasz zawodników dużo tańszych i tak to wygląda. Wszystko zależy od tego, jak prezesi klubów, trenerzy chcą dobierać drużynę. Na przykład w Asekoresowi, w której grałem parę lat temu, model wyglądał troszkę inaczej. Byli zawodnicy, powiedzmy, o podobnych umiejętnościach, było 14 równych zawodników, każdy teoretycznie z nich mógłby grać w pierwszej szóstce i stanowić o sile zespołu, co niekoniecznie przekładało się na wyniki, ale tak naprawdę nie ma zasady. Myślę, że hierarchia w drużynie jest ważna mimo wszystko, aczkolwiek w reprezentacji Polski będzie duża rywalizacja, natomiast hierarchia też jest zachowana, także myślę, że to jest ważna rzecz w drużynie, a zawodnicy rezerwowi też ważne jest to, aby weszli i nie obniżali poziomu zespołu. Także myślę, że najważniejsze jest to, aby gdzieś znaleźć w tym balans, wyważyć to odpowiednio, tak aby zawodnicy rezerwowi wiedzieli, jakie jest ich miejsce, co mają do wykonania, a zawodnicy podstawowej szóstki mieli jednak delikatny, czuli oddech z tyłu, że muszą pracować bardzo mocno na to, aby grać w drużynie. Drugie pytanie. Igrzyska olimpijskie. My mamy grupę tak zwaną plażę, no bo nie wyobrażamy sobie chyba, że z tej grupy nie wyjdziemy jako pierwsza drużyna, no ale Londyn pokazał, że możemy nie wyjść, nawet jeśli mamy ostatni mecz z Australią, ale mam nadzieję, że to się nie powtórzy. Pytanie jest następujące. Czy tobie to pomaga? Czy myślisz, że to nam pomoże, czy przeszkodzi? To, że będziemy mieli przeskok jakościowy, bo w naszej grupie to mówię, no to będzie plaża. No, no mamy, mamy Włochów i tak naprawdę już żadnego specjalnie trudnego rywala. No i teraz pytania. Z drugiej strony w tamtej grupie, no to mamy samą grupę śmierci, to dużo opowiadać. Na którym byśmy miejscu nie wpadli, to i tak wpadniemy na kozaków. Myślisz, że to będzie lepsze, czy wolałbyś, żebyśmy mieli grupę śmierci na początku, żebyśmy się przetarli z USA, z Brazylią, zobaczyli jak stoimy, że tak powiem, no, poziomowo, czy jesteśmy w stanie z nimi powalczyć i jakby ten ćwierćfinał mieć, no taką nazwijmy plażę, przetarcie przed tą czwórką, czy wolisz to, co teraz mamy? Zasadne pytanie bardzo. Tak, pierwsza rzecz to śmieję się z określenia plaża. Plaża to wcale nie jest, siatkówka plażowa wcale nie jest taka prosta. Jagoda, ale nie, znowu cię pozdrawiamy się, bardzo. To tak słowem żartu, ale wracając, z pewnością wiemy po losowaniu grup, że nawet jeśli uda nam się wyjść z wysokiego miejsca, czy to będzie pierwsze, czy drugie miejsce, wiemy, że czeka nasz arcytrudny ćwierćfinał. I mecz znowu, który będzie kluczowy dla powiedzmy powodzenia turnieju, także
Teoretycznie drużyny w grupie drugiej będą rywalizować. Jeśli przegrają jakiś mecz w fazie grupowej, niekoniecznie przełoży się to na arcytrudny ćwierćfinał. Także tak naprawdę, żeby wygrać, jeśli chcemy zdobyć medal, jeśli chcemy zwyciężyć ten turniej, musimy pokonać wszystkich. To jest ta specyfika tego turnieju olimpijskiego, o którym mówiłeś, że te mecze grupowe już potem się nie liczą tak naprawdę, poza rozstawieniem pewnym. No. Dokładnie. Ten ćwierćfinał będzie meczem kluczowym. Jeśli on się powiedzie, to wtedy jesteś w strefie medalowej i tak naprawdę wszystko stoi przed tobą otworem. Spotykają się cztery najlepsze drużyny na świecie i one rywalizują o ten najważniejszy krążek w siatkówce. No to co? To dobrze czy niedobrze, że mamy taką grupę? Bo nie odpowiedziałeś. Myślę, że moim przynajmniej zdaniem jest to mniej wygodne rozwiązanie. Mm-hmm. Myślę, że drużyny z grupy drugiej, tej grupy teoretycznie mocniejszej, wychodząc z wysoką, będą miały dużo większy komfort w ćwierćfinale. Natomiast wracając, na pewno nasze nastawienie będzie takie, że będziemy chcieli, jeśli chcemy mieć medal, musimy wygrać z każdym. No jasne. No dawaj, jeszcze widzę, że jesteś na linii, to trzecie, umówmy się, trzecie i ostatnie pytanie, żeby zwolnić linię dla kogoś jeszcze. Pytanie. Czy Olek Śliwka w tej chwili, no bo jakby to powiedzieć, Patryk Masłowski, który jest bratem zawodnika z drużyny, w której czasem współpracowałem, pytanie jest takie, czy ty jako Olek Śliwka czujesz zmianę ciebie sprzed lat, tego Olka, który tam grał, że tak powiem, Bresowi tej młodej, a potem przechodził przez te Olsztyny, Politechniki, to taka szkoła życia zmieniła cię? Czujesz, że jesteś inną osobą niż byłeś te kilka lat temu, kiedy wchodziłeś do prawdziwej siatkówki? Myślę, że z pewnością każde doświadczenie czegoś mnie nauczyło. Od każdej osoby, od każdego trenera coś wyciągnąłem, z każdej drużyny minąłem po drodze wielu wielkich zawodników, od każdego starałem się coś wyciągnąć, ale myślę, że tak jak wcześniej mówiliśmy o tym roku w Rzeszowie, w którym odbiłem się od ściany, tak naprawdę siedząc na ławce lub na trybunach zrozumiałem, że moja ambicja będzie wyznaczała, jakby siła mojej ambicji będzie wyznaczała, jak daleko zajdę. Bo wiedziałem, że mam szansę zajść wysoko. Wierzyłem w to mocno, ale zrozumiałem, że muszę dołożyć do tego bardzo ciężką pracę. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Dzięki. To widzisz, to chyba zadzwonił ten Patryk. To dzisiaj już dwukrotnie cytowany. To ja cię zapytam trochę o tą robotę i o twoje dzieciństwo, bo jak byłeś małym chłopakiem, to grałeś, popraw mnie, i w nogę, i w piłkę ręczną. Nie? Piłkę ręczną nie. Nie. Akrobatyka sportowa? To zaraz wytłumaczę. Tak? No dobra, to wytłumaczę, ja ci zadam pytanie. No. Nie, z akrobatyką sportową jest to dosyć zabawna sytuacja, bo tak naprawdę w Jaworze, w moim mieście rodzinnym, funkcjonuje nadal bardzo dobry klub akrobatyki sportowej, skoki na batucie, tego typu rzeczy. I tam moja mama zapisała mnie do klasy akrobatycznej 1-3, chcąc wspomóc mój ogólny rozwój, taka typowa ogólnorozwojówka, złapanie koordynacji ruchowej. W tym wieku dla dziecka jest to bardzo ważne. A wtedy już byłeś wyższy od swoich rówieśników, czy nie? Czy potem powiedzmy, że byłem troszkę wyższy, ale rosłem generalnie nie wystrzeliłem w jednym momencie, raczej rosłem tak stopniowo. Stopniowo, spokojnie, bez żadnych większych skoków i dołków. I wracając do tej klasy akrobatycznej, nie do końca mi tam szło, nie do końca mi się to podobało. Trochę tam zostałem też wciśnięty po znajomości i tak generalnie trzeba sobie to powiedzieć. I wiem, że trenerzy, którzy wtedy tam mnie prowadzili, mieli ze mną dużo problemów, może nie wychowawczych, ale no nie podobało mi się, nie byłem fanem tego, co tam robiłem. Więc po 3 latach klasy akrobatycznej zacząłem grać w piłkę nożną. I grałem przez, tak naprawdę, nie wiem, 3 lata grałem w piłkę nożną. To była 4., 5., 6, kawałek 6. klasy. W klubie? W klubie Jaworia Jawor, też przy szkole podstawowej. Znalazłem się w klasie piłkarskiej, też miałem wielkie marzenia. Chciałem grać w piłkę i tak naprawdę przygoda z siatkówką zaczęła się, co też jest dosyć ciekawą historią, od... Gdy byłem w 6. klasie podstawówki, moi rodzice, moja mama z przyjaciółką były trenerkami w klubie dziewcząt. Olimpia Jawor. To był klub tylko i wyłącznie dziewcząt. Nie było w Jaworze klubu chłopięcego, generalnie klubu męskiego. One troszkę kłócąc się z prezesem, trenerem tego klubu, troszkę też może chcąc, to zaczynam po latach rozumieć, umożliwić mi rozpoczęcie trenowania na miejscu. Nie chcieli wozić mnie zbyt daleko na treningi, ale też marzyli, bo oboje rodzice grali w siatkówkę. Także chcieli na pewno, żebym ja kontynuował tą ścieżkę.
Założyli klub. Z grupą przyjaciół założyli klub w Jaworze, który istnieje do dziś. Ma się dobrze. Grał w nim też mój brat. Grał też w nim przez moment Kuba Popiwczak, libero reprezentacji Polski Jastrzębskiego Węgla, który nie tak dawno pokonał nas w finale ligi. I klub, no to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Zaczynali rodzice z grupą przyjaciół, bo tak naprawdę od zera skrzyknęli się, pozyskiwali jakieś tam środki, wyłożyli swoje pieniądze, starali się to rozpromować krok po kroku, dochodząc. Teraz klub też będzie miał swoją sekcję trzecioligową, także zaczynamy z seniorkę i generalnie staram się, jeśli mam oczywiście możliwość, gdzieś tam pojechać do tych chłopaków, bo jednak wszystko kręci się wokół młodzieżówki. Rzucić torbę sprzętu, gdzieś tam wesprzeć ich, pooglądać. To jak Piszczu skończysz w Koczałkowicach, to skończysz w swoim klubie granie po prostu. No, awansujemy może trochę wyżej, kto wie, może kiedyś tak się zdarzy. No, z pewnością no, jakby jest to ciekawy sposób do rozpoczęcia przygody. Słuchaj, ale dobra, jeszcze się o to zapytam, jeśli chodzi o twoje przygotowanie fizyczne. Znamy razem trenera, który ci czasem pomaga ci z przygotowaniem fizycznym, to jest Michał Adamczewski, który mi mówi tak. Muszę zacytować, dobrze przeczytam to, bo to jest ważne. Gdy go trenujesz, mówi Olku Śliwce, to tak, nie by go wytrenować, tylko żeby niczego nie spieprzyć. Bo jesteś podobno fenomenem fizycznym i bardzo dużo uwagi też temu poświęcasz, że to się stał taki trochę twój konik. Ja nie wiem, czy to mogę porównać do Roberta Lewandowskiego, siatkówki, ale u ciebie też dieta i przygotowanie fizyczne całościowe i w ogóle też koordynacja ruchowa jednak, myślę, że po tej jednak coś pewnie tak zostało coś z tej akrobatyki, są na absolutnie zibi top poziomie. Może tak, powiem, jeśli chodzi o fenomen, no to myślę, że możemy tak mówić o Mariuszu Wlazłym lub Wilfredo Leonie. Tak naprawdę ja... Dobrze. No wiem, nogi są chude, wyskok jest, ale nie tak wysoki jak u niektórych, siły też nie mam największej, dlatego staram się też grać sprytem i głową. Natomiast z pewnością trochę Michał zmienił też jakby moje spojrzenie na to, pomaga mi też praca w klubie, którą wykonuję w Zaksie z Piotrem Pietrzakiem, który jest naszym trenerem od przygotowania fizycznego. Jakby ta współpraca, gdzieś znalezienie złotego środka w tym wszystkim, tak jak tutaj jeden był wcześniej telefon i pytał mnie pan, ile wyciskam na klatę, ile biorę na przysiad. Ja naprawdę w porównaniu do moich kolegów... Wszystko to robisz z gryfem tylko. Jestem tak zwanym leszczem. Że może nie z gryfem, ale na pewno dźwigam dużo mniejsze ciężary, mam trochę inne ćwiczenia, wykorzystuję różne rekwizyty, z których się koledzy ze mnie śmieją. Ale służy mi to, więc cieszę się, że tak to wygląda. Odpukać zdrowie jest, forma jest, także czemu by tego nie kontynuować. Odbieramy kolejny telefon. Halo, kto jest z nami? Cześć chłopaki, cześć. Mówi Kacper z Parczewa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, mam taką propozycję. On już w poprzednim Hate Parku jakiś czas temu padł. Ja będę zadawał pytania zamknięte, a Olek po prostu będzie odpowiadał tak lub nie. Dobra. Czy możemy się... Mogą być sanki. Mogą być sanki, odpowiedzią. Ja sobie dopisuję możliwość powiedzenia nie wiem. Masz jednego jokera. Jednego jokera. Posłuchaj, ja wymyśliłem zabawę w pomidor w Kanal Plus, to masz pomidora jeden. Nie możesz powiedzieć raz pomidor. Dobra, dawaj, jedziesz. No dobra, to zaczynamy. Miałem lub mam propozycję wyjazdu do czołowego klubu we Włoszech lub w Rosji. Nie miałem oferty oficjalnej. Tak lub nie? Nie. Okej, czyli nie. Lecimy dalej. Atmosfera po ogłoszeniu kilku transferów z Zaksy uległa pogorszeniu. Tu mi chodzi o atmosferę przed finałem Ligi Mistrzów. No i ogólnie takie odniesienie do transferów, tak? Nie. Okej. Uważam, że siatkówka na świecie jest fatalnie zarządzana i mogłaby być jednym z topowych sportów. Nie wykorzystuj za szybko pomidora, tak ci tylko dobrze radzę. Powiem nie. Że nie jest fatalnie zarządzana. Myślę, że mogłaby być lepiej, ale słowo fatalnie byłoby dużym nadużyciem. No w sumie tak. Fatalnie to jest za bardzo skrajne słowo. Dobra, to lecimy dalej. Wejście w meczu z USA na mundialu było dla mnie największym przeżyciem emocjonalnym w siatkówce dotychczas. Tak.
No tutaj jak wspominałeś o tych dwóch punktach, że niby tylko zdobyłeś dwa punkty, a tak naprawdę no, no robotę jaką tam odwaliłeś w tym wieku, no to no to, to było na pewno duże, duże przeżycie, nie? Dobra, idziemy dalej. Obecnie mamy najszerszą kadrę na świecie. Tak. Mhm. Zamieniłbym wszystkie złota w Zaksie na złoto Mundialu Igrzysk kadrą. Tak. Okej, okay. To fajna informacja. Bentoniutti to najlepszy rozgrywający na świecie. Pomidor. Może to i dobrze przed igrzyskami, co? Ale dobra, lecimy dalej. Nie drążmy tego tematu. To wydaje mi się fajne pytanie. Irytuje mnie nazywanie Olka Śliwki jako defensywnego przyjmującego. Nie. Nie irytuje. Okej, okay, czyli mi się wydaje, że do ciebie pasuje oryginalny przyjmujący. Znaczy staram się być... Zawsze no moim idolem był Michał Winiarski, a to był zawodnik, który potrafił robić wszystko na boisku. Tak, ale ty na pewno no, masz dużo szerszy wachlarz tych niekonwencjonalnych zagrań. Nikt nie było tego wcześniej, porównują cię do Kowatewicza, tak? Ale to też jest całkiem inaczej. Ale fajnie, no super. Jeszcze mam dwa, czekajcie, bo mi zniknęło. Dobra, jestem. W przyszłym sezonie Zaksa będzie miała najmocniejszy skład w lidze na papierze. Nie. Jeśli nie, to kto? Miało być taki nie. Dobra, inteligentna bestia. Mówią, że siatkarze są inteligentni. To jest ostatnie praktycznie pytanie, jeszcze mam jedno, więc może troszkę rozwiniemy, jeżeli byś chciał. Toniutti, nie wiem, czy to jest oficjalne, czy nieoficjalnie, nie wiem, czy to można mówić, ale odchodzi z Zaksy i może ten zespół, do którego odchodzi, będzie miał najmocniejszy skład. Myślę, że parę klubów, przez które rozumiemy, kluby powiedzmy topowe, wielkiej czwórki, szykuje transfery, które postawią ich na papierze z pewnością wyżej od nas. No dobra. Tak jak przypomnę. Jeszcze ostatnie pytanie. Jeśli zdobędę medal na igrzyskach, to zagram ze mną i z moim ziomkiem w plażówkę na Moncie. Tak, jasne. Nie mam problemu. O, widzisz? Zajebiste. Naprawdę fajna. Nie spodziewałem się w ogóle, że to dzwonię. Próbowałem. Super. Dzięki i bardzo. Fajnie, że odpowiedziałeś tak na ostatnie pytanie. Trzymaj się, chłopie. Dziękujemy ci bardzo. Dzięki. Słuchajcie, zostało nam już wcale nie tak wiele czasu. Wyobraźcie sobie, że już tylko 20 minut. Ja ciągle pozdrawiam Jagodę. Ja mam nadzieję, że do nas padnie do studia. Ona teraz na nas patrzy. Jagoda, chodź tutaj się, chodź, bo ja mam z tobą pytanie jedno związane i chciałbym, żebyś się pojawiła na koniec tego programu. Bo Jagoda, jest tutaj dosłownie pokój dalej. Ja też mam dla ciebie zabawę w takim razie. Mhm. Też się zabawimy. Umówmy się, że mówimy o reprezentacji Polski. Ja ci trochę zadam pytania, a ty mi będziesz szybko odpowiadał, strzela. A tak po prostu musi być taki strzał, dobra? Szybkie nazwisko, ale z szybkim też uzasadnieniem. Postaram się. Najlepszy piłkarz wśród siatkarzy w reprezentacji, bo gracie w piłkę dużo. Mm-hmm. Powiedziałbym, że z aktualnej Mateusz Bielik bardzo dobrze gra. Mm-hmm. Tak? Lepiej od siebie nawet? Zati bardzo dobrze gra? Myślę, że tak. A kurde, poważny reprezentant tutaj, Jawor. No. Ja tylko z napastnika do du i skończyłem. For stopper. Największy. O, Jagoda, chodź Jagoda, chodź. Ja wam przedstawiam, to jest Jagoda. Krzesło, sekundkę, zaraz będzie krzesło. Chłopaki, czekajcie, ja pójdę po krzesło. Zajmijcie się sobą. To usiądź tu, a ja poczekajcie. Czekaj, Jagoda, usiądź sobie z nami, poczekaj, a ja będę dalej. Będzie ci widać, już cię widać, to jest telewizja. Czekaj, takie malutkie krzesło, jak tutaj sobie. To ja usiądę na tym mniejszym. O, nie, nie, już jest okej, już jest przewyższony. Dobra. Ja ci zadaję dalej pytania, a potem będzie o Jagodzie. Pojechaliście z akrobacjami, tą dietą i ze wszystkim. Czy jednak jest gorzej, tak? Czy jest dużo gorzej? Dobra, Jagoda, do ciebie jeszcze chwileczkę wrócimy.
przedstawiam wam, Jagoda to jest dziewczyna, która też gra w siatkówkę plażową. O to też będzie za chwileczkę pytanie, ale ja cię zadaję dalej pytania, twoje. Tak. Największa maruda? W reprezentacji? No tak. Myślałam, że... No, z was. Nie wiem. A będą się ze mnie śmiali teraz. No. Nie wiem, Kolarz powiem. Będą okay. się bardzo ze mnie śmiali. Największy wariat w zespole i dlaczego? Damian Wojtaszek. I ma niesamowite pomysły, które nikomu nie przyszły do głowy i potrafi rozbroić atmosferę tak naprawdę jednym zdaniem. Okej. Okay. Najlepszy opowiadacz dowcipów? Też Damian Wojtaszek. Największy opowiadacz sucharów? Też Damian Wojtaszek. Okej. Okay. Pozdrawiam małego. Największy intelektualista? Nie wiem. Ale co przez to rozumieć? No, wiesz, jesteście inteligentni siatkarze, tak się was... Wszyscy są, więc wszyscy są inteligentni. Nie wiem, może powiem Artur Szalpuk? Jest okay. inteligentnym gościem. Okej. Okay. Najwięcej przeklina? Ja dużo przeklinam, ale najwięcej? Powiedzmy, że w siebie zganię i powiem, że na boisku ja. Okej, okay, dobra. Najkrótszy ląd, pierwszy do bójki. Myślę, że nie ma co zadzierać z Michałem Kubiakiem. Wiedzą to niektórzy Irańczycy, to prawda. Największy treningowy prymus i profesjonalista? Bartek Kurek. Okej. Okay. No dobra, to teraz mam pytanie, które się tutaj pojawia. Uważaj, Jagoda. Pojawia się tutaj pytanie Jagoda Gruszczyńska. Przedstawiam raz jeszcze, tak? Siatkarka plażowa w parze z Wachowicz-Gruszczyńska. Bardzo silna para. Prosto z Meksyku, stąd taka opalenizna fantastyczna. Słuchaj, pytanie DJ Styksa tutaj z czata, które się pojawia niemal od początku. Pytanie teoretyczne. Gdyby para Śliwka... Kaczmarek zaczęła grać w siatkówkę plażową. Niech to będzie pytanie do ciebie. Czy poradziłaby sobie z parą Kantor Łosiak? Czy tak od razu na pierwszy rzut, to nie wiem, czy by sobie poradzili. Nie, myślę, że na ten moment nie, ale w przyszłości... A wy gracie myślę, czasami że... między sobą na plaży? Między sobą. Tak? Częściej między sobą chyba niż razem. I co? To wygrywa w sensie. No to wygrywa, no tak. No, no różnie, różnie. Różnie, tak. Nie, ale tak wracając do tematu, to myślę, że para Kaczmarek, Śliwka miałaby potencjał na plaży. Tak? Ale trzeba powiedzieć, że siatkówka plażowa jest... Jest inną dyscypliną, więc mówię, na ten bardzo to się mocno rozjechało. Myślę, że nie mieliby... Poruszanie jest zupełnie inne. Tylko dwóch zawodników jest zupełnie inna... Też inne zasady, nie mógłbym pokiwać, poprzewijać, troszkę jest to, ta powiedzmy wolność jest dużo bardziej ograniczona, więc nie wiem, czy bym się do końca odnalazł. No to czekajcie, odbierzemy teraz jeszcze kolejny telefon, a potem jeszcze mam do was jedną sprawę, bardzo poważną, ale najpierw telefon. Halo, odbieramy? Halo, słyszymy się. Cześć, tak? Witam, Adrian tutaj z Wielkopolski, takie pytanie do gościa właśnie od teraz siatkówki tutaj plażowej. Czy twoim zdaniem łatwiej byłoby przejść profesjonalnemu zawodnikowi siatkówki plażowej ty do grania na hali, czy siatkarzowi na hali, na zawodową jakby taki stopę do siatkówki plażowej? To moje takie pierwsze pytanie. Jest przykład mojego przyjaciela Łukasza Kaczmarka, który grał w siatkówkę plażową 6-7 lat, zdobywał wielkie sukcesy w rozgrywkach młodzieżowych, wygrywając Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata w tych under rozgrywkach młodzieżowych po prostu. Przeszedł na halę i on przeszedł taką drogę bardzo, bardzo ciekawą, bo zaczynał od drugiej ligi, od drużyny z Wałbrzycha, zarabiając bardzo małe pieniądze, które ledwo starczały mu na gdzieś tam wiązanie końca z końcem. I przez te wszystkie lata doszedł do poziomu, kiedy kończy w asem serwisowym w finale Ligi Mistrzów i zdobywamy trofeum. Także jest to możliwe, ale nie jest to proste, bo te dyscypliny, myślę, mocno się rozjechały i sytuacja z lat 90. lub nawet wcześniejszych, kiedy był taki gość jak Karczki Rally, który wygrał i na hali, i na plaży Igrzyska Olimpijskie, myślę, że w tym momencie byłaby niemożliwa. Kurczę.
Jakich ty pamiętasz zawodników? Takich to. Nie, wtedy minus 7. No właśnie, no bo to lata 80. Kirej, pamiętam. No, to ja pamiętam takie rzeczy. Ja byłem mały wtedy jeszcze. Jak podłączyliśmy mikrofon, tak. Teraz już, bo tak wpadłaś tak. Do nas po prostu w spokoju, bo, tak jak cię zaprosiłem. Tak jak zaprosiłeś, tak wpadłam. Tak, dobrze, ale teraz już cię będzie słychać. Czy jesteś jeszcze z nami? Czy masz jeszcze pytanie, czy tak, nie? Tak, jestem. Ostatnie pytanie, proszę. Będzie trochę już na rozluźnienie. Czy ostatnio właśnie tutaj pani Skowrońska była w Hyde Parku i tutaj Olek powiedziałeś, że tak, no, nie jesteś najsilniejszym siatkarzem w kadrze i tutaj pani Skowrońska powiedziała, że w przysiadzie brała swego czasu 185 kilo i czy Olku jesteś w stanie tyle w przysiadzie, że tak powiem, się oglądamy od początku ten program, oglądamy od początku. No właśnie dołączyłem trochę później. Było już dzisiaj. A szkoda. Było. Szkoda, odwiniesz pozdrawiam sobie. Serdecznie i trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Bardzo ci dziękujemy. Pytanie na pewno. Coś jeszcze chcesz? Nie, mówię, że gdybym założył tyle i spróbował zrobić przysiad, to wylądowałbym na Wyoming. Także nie, ale ja w ogóle myślę, że Kaśka. W ogóle myślicie, że to jest możliwe? 185 Kaśka? Że mogła myślę, w skocie? Może niekoniecznie mógł to być pełny przysiad, ale myślę, że. Nie, no powiedziała, że taki, że taki pół przysiad. W pół przysiadzie. Myślę, że jest to możliwe. Myślę, że jest to możliwe. Kurde, 185. Posłuchajcie, tak na poważnie. Mówią mi o tobie tak, że jesteś aniołem stróżem dla Olka. No. Że wszyscy, z którymi rozmawiałem, to że tak, Olek ma bardzo dobrze poukładane w głowie, ale też ma ciebie jako taki, nie wiem, czy wentyl bezpieczeństwa, czy kogoś, kto tak, że o wszystko trzeba się, że najlepiej wszystko załatwiać z Jagodą, jak się załatwia sprawy z Olkiem. To prawda, czy nie? A myślę, że trochę tak jest. Że gdzieś tam jest to wsparcie, ale myślę, że to działa w dwie strony, że właśnie się wspieramy po prostu w tym, co robimy, bo tak jak on gra, tak i ja gram i gdzieś tam potrzebujemy tego, ale jest tak trochę, że raczej to mi jest zawracana czasami głowa właśnie o te jakieś mniej związane z samą siatkówką sprawy, ale te dodatkowe, taka moja rola też trochę, więc, ale z chęcią to robię. Po prostu sprawia mi to przyjemność. Ja też lubię po prostu mieć coś do powiedzenia, więc to nie jest tak, że to jest po prostu za karę. Ale wina jest, nie? To wina jest, jak... Minęła nie zło. Nie, ale już że... sam fakt, jak odpowiedział, jak ktoś coś o plażówce powiedział, to już pokazało. Nie, jak on od razu... Plażówka to nie taki łatwy sport. Także... Tak. No. Nie, co chciałbyś na to powiedzieć? Nie, ważne jest to, że traktujemy się na równi. Ja gram w siatkówkę, ja go zagra w siatkówkę plażową. Mamy swoje gdzieś tam ścieżki sportowe i po prostu wspieramy się w tym, co robimy i to jest bardzo ważne. Rozumiemy to, że Jagoda wyjedzie na 3 tygodnie do Meksyku na turniej, że ja wyjadę na zgrupowanie reprezentacji czy na gdzieś, nie wiem, mecz ligowy i mnie nie będzie. I myślę, że to jest ważne, że rozumiemy to nawzajem, bo robimy to samo. Dobra, słuchajcie, jeszcze jeden temat, to jest bardzo interesujące, to jest skandal obyczajowy. No. Spotkaliście się w Spale. Tak. Spotkaliście się w Spale. Ty grałaś, znaczy ty grałaś w Spale. Ty grałeś w Spale. Byłem w szkole. Internat, tak. Szkoła męska. Internat męski. Internat. Ja byłam w Łodzi. Spotkaliśmy się w Spale na studniówce. A, nie, bo ja myślałem, że to jest, że był internat żeński, internat męski, gdzie nie wolno się spotykać. Nie, ale to za tamtych czasów to my nie rozmawialiśmy za dużo, jak byliśmy w szkole, w liceum. Także nie. Ale to prawda, że od tamtych czasów gdzieś się znamy. Mój brat też chodził do szkoły właśnie w Spale, więc tam gdzieś siłą rzeczy... Okej, czyli nie został złamany jednak regulamin internatu. Nie, no gdzie? Przecież nie, my takie grzeczne dzieci nigdy w życiu nie złamaliśmy żadnych regulaminów internatu. Słuchajcie, odbieramy ostatni telefon, ostatni, bo to już końcóweczka programu, także kto jest z nami? Halo, 22 208 73 48, Olek, Śliwka i Jagoda są z nami. Halo? Halo, dzień dobry panie Tomku, cześć Jagoda, cześć Olek, Marcin Morzonek z tej strony. To dlaczego ty mi na ty, to dlaczego ty mi panujesz, Marcin? Cześć Marcin. Cześć i czołem. Dlatego panuje cesarzowi to cesarskie należy oddać. A pozwoliłem sobie dodzwonić się, przy ponad 300 próbie się udało. Aleluja. Bardzo cieszę. Ależ wytrwałość. Aleluja. Olek, serdeczne gratulacje z okazji zdobycia Ligi Mistrzów. Niesamowita sprawa. Graliście pięknie. Grałeś bardzo, bardzo dojrzale, bardzo odpowiedzialnie. Urosłeś bardzo, a te dzieci rosną szybko, muszę powiedzieć. Ostatni raz z Olkiem graliśmy parę lat temu w jednym klubie. To prawda. Teraz zaprezentowałeś prawdziwy majstersztyk. Zresztą tak jak cała Zaksa, bo to
jest wasz wspólny sukces. Niesamowita gra. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Dzięki bardzo i pozdrawiam. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że się spotkamy i będziemy mogli dłużej pogadać niż teraz. Ale dzięki bardzo za pamięć. Już nie zabieram wam czasu. A tu myślałem, że to coś chcesz zapytać. Marcin. Tomek, jak będziesz chciał o kasę coś zapytać, to mu po prostu wyślę SMS. Tutaj sobie nie mogę tego, a tu go nie będę stresował trudnymi pytaniami. O na przykład wieczór po zdobytym złocie. O, i to jest bardzo dobre pytanie, bo muszę ci powiedzieć, też miałem to pytanie w zanadrzu, czy ruszyliście na miasto. Dziękuję ci, Marcin, że mi pomogłeś w jego zadaniu. Marcin Możdżonek razem z nami. Czy ruszyliście w miasto? Pamiętaj, że Jagoda słucha. Powstrzymała nas godzina policyjna we Włoszech. A, czyli zostaliście w hotelu. Tak, ale jedyne, co mogę powiedzieć, to, że nie spaliśmy zbyt długo. I co, ale... Tak? Rozumiem i w takim razie nie pytam. Niektórzy krótko, niektórzy w ogóle. Okay. Ty byłeś wśród tych, którzy... Nie zmrużyli oka. No i to jest, szanuję taką odpowiedź bardzo. Dziękujemy ci, Marcin, bardzo. Dzięki, słuchaj, pozdrawiam. Jeszcze chciałbym cię zapytać... Dziękuję, pozdrawiam. Trzymaj się, Marcin, pozdrawiamy cię bardzo mocno. Chciałbym cię zapytać jeszcze o Witala Heinena. Czy udaje ci się dojść do słowa, kiedy rozmawiacie? Wital jest osobą, która bardzo lubi mówić, z pewnością w rozmowie jest tą osobą dominującą, tak może to nazwę. Ale potrafi też słuchać zdania innych, kiedy zada konkretne pytanie, z pewnością oczekuje odpowiedzi i słucha. Ale oczywiście jest osobą, która bardzo lubi mówić, bardzo dużo mówi. Chadasz z nim na spacery, bo on lubi bardzo spacerować? Jest to taka zasada, powiedzmy, że każdy zawodnik ma ten słynny walk and talk, czyli spacer z Witalem, podczas którego rozmawia się tak naprawdę o wszystkich rzeczach. Ale Wital jest osobą, której nie obchodzi tylko siatkówka, ale pyta też o życie prywatne, zna nasze dziewczyny, żony. Ty też byłaś na walk and talk? Czy na walk and talk nie, ale na śniadanie and talk. Breakfast and talk było w spa. Okay. Generalnie jakby obchodzi go nasze życie prywatne, jest zaangażowany na pewno w to, aby wiedzieć o nas jak najwięcej i dzięki temu wyciskać z nas umiejętności. To jeszcze cię muszę zapytać o ranking Stupid Games Witala Heinena, bo to jest coś, co jest takie bardzo specyficzne dla niego. Gracie, macie ćwiczenie zawsze dwóch na dwóch? Zawsze w parach i zawsze w różnych parach? Tak? Generalnie tak, pokrótce może szybko naświetlę. No. Trening zaczyna się grą starzy na młodych, czyli pół na pół. Gierka jest zwykle, Vital po prostu mówi, na czym będzie ta gierka polegała. Chwilę musimy się zastanowić, co musimy tak naprawdę zrobić z tą piłką, gdzie kto ma się ustawić. To jest pierwsza część. Po tej grze, jeśli któraś z drużyn wygra, mamy czas na chwilę na rozgrzewkę i potem przechodzimy do tych gier. Ty jesteś w grupie starych czy młodych? Myślę, że będę w grupie młodych. Jeszcze? Jeszcze tak, zdecydowanie. Tak. Okay. Się czuję. Przepraszam, tylko tak chciałem. I potem tak, potem są dwójki, też są zawsze inne zasady, zawsze są inne gierki, jest ich tak dużo, że ciężko stworzyć z nich jakikolwiek ranking, ale nie nudzimy się z pewnością. No właśnie, ale to opowiedz mi o tych grach, bo są rozmaite rzeczy wymyślane, typu, nie wiem, gracie krzesłami, tak, albo podbijacie jedną piłkę, a drugą kozłujecie w tym samym czasie. No, wymyśla tam jakieś przeróżne rzeczy. Czy jesteś w stanie przypomnieć sobie coś, co cię najbardziej w tym wszystkim zaskoczyło? Bo podobno nie powtarzają się te gry w ogóle. Nie, raczej się nie powtarzają. A trenujecie codziennie, więc codziennie musi wymyślić coś nowego. Tak, Vital kiedyś nawet wózki sklepowe, które chyba służyły za takie... Mamy wózki na halach, do których wrzucamy wody, bluzy, piłki. Aha. Na Mistrzostwa Świata chyba w Bułgarii były to wózki takie sklepowe, powiedzmy, z dużego marketu. Okay. I te wózki również zostały wykorzystane po to, żeby tą piłkę podbić i się potem wystawić głową, gorszą ręką przebić. Też pamiętam grę, w której mieliśmy takie duże dmuchane piłki i tak naprawdę jeden z dwójki grał w zbijaka i próbował zbić kogoś z drugiej pary, a druga osoba próbowała odbijać. Na pewno te gry ruszają naszą głowę, działają na naszą kreatywność i z pewnością nas pobudzają pod tym względem przed treningiem.
Słuchajcie, dojechaliśmy do końca tego programu. Jagoda, to jest, znaczy bardzo nam było miło w ogóle, że chciałaś wpaść. Chciałam wpaść, dzięki. Tak się wcisnęłam na koniec. Posłuchaj, czekam, aż ty odniesiesz taki sukces na Igrzyskach Olimpijskich, żebyś mogła być. I wtedy ja przyjdę. Wtedy ty będziesz bohaterką od pierwszej do ostatniej minuty. Ja mam jeszcze tutaj, słuchaj, dla ciebie prezent. Jagoda, jeśli chcesz, to też taki będę miał dla ciebie. To jest jeszcze niewyprodukowany zupełnie, to jest w jednej sztuce jest ten kubek. Mhm. Zobacz, nie wiem, czy tutaj będzie dobrze widać. Widzisz, co to jest? To jest telegazeta. Pamiętacie, co to jest telegazeta? Czy jeszcze się nie załapaliście? Pamiętamy. No to w telegazecie mecz Polska-Niemcy, Milik, Mila, eliminacje Mistrzostw Europy. To był 2015 rok. Zrobiliśmy taki kubeczek fajny i on tam gdzieś tam wkrótce trafi na kanał sportowy. O, tutaj do sklepiku kanału sportowego z tej strony jest nasze logo, więc trzymaj. Niech ci dobrze służy. Dziękuję pięknie. Obiecuję ci, że jak wygracie finał Igrzysk Olimpijskich, zrobimy taki sam kubek Polska 3-1. Okay. Niech będzie. Okay. Może być? Taki pomysł. No i słuchajcie, mam tu jeszcze taką drugą rzecz. Poczekaj, muszę po to sięgnąć, bo ja nie jestem niestety w tym za bardzo dobry. O, mam aparat fotograficzny. Jeżeli mogę was poprosić, żebyśmy sobie stanęli tam na przykład, ale tak całą trójką, Jagoda, co? Nie, no naprawdę? Naprawdę, no coś ty, nie wygłupiaj się. I zrobimy sobie zdjęcie na zakończenie tego programu. Bardzo wam dziękuję. Słuchaj, tu jeszcze było takie jedno pytanie. Olek. Było pytanie o Bartka Kurka, czy ten się zrewanżował, tylko już nie pamiętam, czy się zrewanżował za jakiś dowcip o fryzurze jego. Tak, kiedyś dostałem telefon od Samuela Szczygielskiego, zaraz wytłumaczę. Dobra, to czekajcie, musimy sobie zrobić. Czekaj, ja tutaj mam taki ekranik. Widzisz? Patrzcie, tu się musi być. Okej. Ty się mieścisz, czy musisz kucnąć, słuchaj, jesteś za wysoki. No. Okej, o, poszło. Dobra może. Okej. No. No to dobra. Wracam i wytłumaczę. To co? Tak, to była akcja, pamiętam, zadzwonił do mnie Samuel Szczygielski. Mhm, tak. I była szybka akcja, żeby wkręcić Bartka Kurka, zadzwonić do niego i gdzieś tam coś zrobić, aby się pobawić, zabawić i gdzieś tam wywinąć mu żart. I pamiętam, że zapytałem go chyba, podałem się za Mariana z Wrocławia, kibica siatkówki i zapytałem o pływowy kształt głowy, czy pomaga mu to wyżej wzbijać się w powietrze i takie głupoty. No i Bartek do tej pory się nie zemścił i, że tak powiem, żałuję, że sobie teraz przypomniałem, bo możliwe, że po przyjeździe coś się wydarzy. No ale generalnie u nas w drużynie, w reprezentacji Polski trzeba mieć do siebie duży dystans, bo jest dużo tych żartów, w których bryluje właśnie, jak mówiłem wcześniej, Damian Wojtaszek. I wszyscy muszą mieć tak naprawdę duży dystans do siebie, żeby tam przetrwać. Słuchajcie, już jutro kolejny Hate Park. Tym razem spotkamy się z rugbystami. Iwona Niedźwiedź zaprasza na spotkanie, zobaczcie, z całą czołówką, tak kobiecą, jak i męską naszej reprezentacji rugby. Hate Park od godziny 20. Iwcia zaprasza. A dzisiaj w moim studiu waszymi gośćmi była Jagoda Gruszczyńska. Pozdrowienia dla Brachola swoją drogą również, no, dla Libero. Widzisz, troszeczkę tam się coś kumam z tej siatkówki. Ale się ucieszy. I dla Olka Śliwki, najlepszego siatkarza ostatniego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zdjęcie już mamy, zaraz pójdzie na naszą makietkę, tutaj gdzieś wisi. Trzymajcie się, dobrego dnia wam życzymy. Pamiętajcie, już za chwileczkę Siedmiu Wspaniałych, potem jeszcze Żużel, jak macie ochotę, oglądajmy Ligę Mistrzów. Kto dzisiaj, kto awansuje? Chelsea czy Real? A trzeba kciuki za Chelsea, angielski finał. Ja też, ja również. Trzymajcie się, dobrego wieczoru. Na razie, cześć. Dzięki Olek, dzięki Jagoda. Dziękujemy. Dzięki wielkie. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.